Cześć! Dziś nagrywamy dla Was sesję w Vampira Maskaradę V20 w ramach kroniki Lis w Kurniku. Poznajcie członków naszej koterii. Cześć, jestem Nasty. Gram Annabel Timbr, jeżdżącą na wózku inwalidzkim córą kakofonii. Ma ona hematologiczne wykształcenie i hakerskie zamiłowania. Cześć, jestem Ary. Gram rudowłosym tremerem Arvisem, który ma własny kult Dionizosa. Cześć, gram Chiyoko, uczniem 5 stopnia szlachetnego domu i klanu Tremere. Z wykształcenia Chiyoko jest chirurgiem, a z pochodzenia córką japońskich imigrantów. Cześć, jestem Savro. Będę grał Chrisem Shepardem, prywatnym detektywem, markawianinem, którego w Sacramento chyba nigdy nie rozumie. Ja zaś nazywam się Krysyda i będę dziś pełnić funkcję mistrza gry. Specjalne podziękowania należą się również Martynie Walerowicz, która od początku wspiera ryzyko narracyjne, oraz Pawłowi Walerowiczowi, którego muzykę usłyszycie w tle w tym i w kolejnych odcinkach. Lis w Kurniku to historia, którą zaczęliśmy wspólnie tworzyć w lipcu 2018 roku, dlatego nim zaczniemy dzisiejsze spotkanie, pozwólcie, że krótko streszczę Wam najważniejsze wątki. Sacramento, Kalifornia, rok 1999. Książę Teodoro Agosto Martinez zwołuje spotkanie w Elysium, aby przedstawić lokalnym spokrewnionym swoją najmłodszą potomkinię, Caroline Maxwell, dziewczynkę przeistoczoną w wieku 10 lat. Niestety prezentacja zostaje gwałtownie przerwana, kiedy głowa Caroline eksploduje na oczach całej rodziny, a do teatru wpada watacha sabatniczych wygrzebańców. Choć sam atak udaje się odeprzeć, książę Martinez popada w obłęd tak głęboki, że staje się niezdolny do dalszego sprawowania praksis. Niecałe 3 miesiące później zostaje wyłoniony nowy książę, Cristiano Lobo dos Santos z klanu Ventru, popierany przez klan Tremere. Wygrywa on konkurencję z cieszącą się mirem wśród anarchistów Aspazją Majewski z klanu Toreador. Tymczasem Virgil Gerszkowicz, lord i zarazem regent klanu Tremere, ściąga do Sacramento Ambrosa Lloyda, śledczego i weterana wojen z Sabatem. W Sacramento giną kolejne dziewczynki, a zabójca w wyraźny sposób odwołuje się do śmierci Caroline, a także do morderstw z poprzednich lat w innych miastach, kiedy to media ochrzciły sprawcę artystą. W mieście pojawia się muzyk, niejaki Erich Zann, ewidentnie korzystający z nadnaturalnych mocy, aby zauroczyć swą publiczność. Ostatecznie trop wjedzie do opuszczonego sierocińca, gdzie Sabat przetrzymuje dzieci i karmi je Vite. Artysta okazuje się stwórcą Chrisa. Koteri udaje się zmusić sabatników do porzucenia kryjówki i uratować 7 sierot, które tymczasowo przekazują pod opiekę anarchistce Susan. Dzieci są jednak zbyt wypaczone i stanowią zagrożenie zarówno dla maskarady, jak i spokrewnionych. Wkrótce odbywa się koncert Erycha Zana, o którym wiadomo już, że należy również do sabatu. Koteria i członkowie klanu Tremere przygotowują się do obławy. Erych ginie, a artysta i jeszcze jedna sabatniczka wpadają w letarg. Niestety, za kulisy dostają się również dzigule złaknione wampirzej Vite. Spokrewnieni muszą się rozprawić i z nimi. Przeżywa tylko dwoje, Colin i Grace. Colina w późniejszym czasie adoptuje Annabel. Lloyd wyjeżdża z Sacramento. Znika gdzieś Aspazja Majewski. Arvisowym kultem Bachusa zaczynają się interesować czciciele Seta. Tymczasem w mieście nadal giną małe dziewczynki. Tym razem trop wiedzie koterię do położonego na wschodzie Arden Arcade, gdzie w tajemnicy przed wszystkimi zaszył się książę Martinez, wciąż oszalały z bólu po stracie potomkini. Udaje się go sprowadzić bezpiecznie do Fundacji Tremere. W mieście nasilają się antytremerskie nastroje, zwłaszcza, że książę Santos najwyraźniej nie zamierza pozostawać bezwolną marionetką lorda regenta. Lloyd przysyła pocztówkę z zaszyfrowaną wiadomością, która pomaga odnaleźć Aspazję, a raczej jej zakopane na jednym z cmentarzy ogarnięte letargiem ciało. No cóż, kolejna sprawka sabatników. Zapada decyzja o wyjeździe do Cambridge. Podobno na Harvardzie rezydują malkawianie, którzy mogliby pomóc księciu Martinezowi odzyskać choć część zdrowych zmysłów. Koteri udaje się sprowadzić do Sacramento specjalizującą się w wampirzych traumach Esther Friedman, oraz Arlene Gregory, stwórczyni Arvisa, która swego czasu popadła w niełaskę w piramidzie. Książę Santos zwołuje spotkanie w Elysium. Ogłasza skład nowej rady primogenów,
do której udaje mu się zaprosić nawet niektórych anarchistów. Nadaje też różnym spokrewnionym domeny. Wygląda na to, że ugruntował swoje praksis, choć nie wszystkim odpowiada nowa sytuacja polityczna. Od tego czasu minęło ponad 2,5 miesiąca. Zleciał październik, listopad, większość grudnia. Śmiertelnicy szykują się powoli do świąt Bożego Narodzenia. Trudno wyjść ze schronienia, żeby nie usłyszeć gdzieś płynących z jakiegoś sklepu kolęd. Tymczasem w świecie nieumarłych Rada Primogenów okrzepła. Działa całkiem sprawnie. Tak się wam przynajmniej wydaje. Na tyle, na ile się na tym znacie. Wiecie, że spotkania odbywają się w miarę regularnie. Tak jak zostało wspomniane wcześniej w streszczeniu, zmieniła się też polityczna mapa miasta. Pojawiły się nowe domeny. W tym swoje domeny otrzymali Chris i Annabel. Susan, o którą pamiętacie jako skorzkniałą, może rozczarowaną kobietę, zdecydowanie mającą żal do Camarilli, i jakby odżyła. Widać, że jest w swoim żywiole. Chyba nie pamięta już, że była anarchistką, właściwie taką nieformalną przywódczynią anarchistów. Nigdy nie używała tytułu baronowej. Chyba zapomniała, że z Camarillą było jej nie po drodze, zwłaszcza, że książę Santos najwyraźniej zadbał o to, aby jej zwyczaje żywieniowe nie stanowiły więcej przedmiotu pogardy, wyśmiewania się. Mimo to nie wszystko układa się sielankowo. Jest jedna osoba w Radzie Primogenów, która została wyobcowana przez pozostałych. Jest nią Eris Glaukopis. Wygląda na to, że stała się trochę takim pośrednikiem między klanem Tremere a resztą miasta. Trochę takim kozłem ofiarnym. Aczkolwiek nawet ona zyskała sobie w tej sytuacji niespodziewanego sprzymierzeńca. Hongyu, szeryf, jakby nie patrzeć miasta, wydaje się wstawiać za Eris za każdym razem, kiedy pozostali Primogenowie próbują ją lekceważyć. Przez te 2,5 miesiąca książę Martinez pod czujnym okiem Esther Friedman, ale także Arlene, pewnie także Chiyoko, może Chrisa Jarvisa, książę wydobrzał poniekąd. Panuje nad sobą, jest komunikatywny, nie potrzebuje już opieki ani nadzoru. Wrócił, prawdopodobnie tak się wam wydaje, do swojej siedziby w Arden Arcade, a może do jakiegoś innego schronienia. Jednak zaszła w nim dość istotna zmiana. Z księcia przeistoczył się w żebraka pokutnika. Irytuje pozostałych Primogenów, więc jego status w Radzie pozostaje honorowy. Niby się mówiło, że jak tylko wydobrzeje, tak, to zajmie równe miejsce pośród pozostałych, ale jest na tyle irytujący, że zdarza się, że nawet go nie informują o niektórych spotkaniach Rady. Co ciekawe, Martinez czasami pojawia się na tych spotkaniach i tak, a innym razem, kiedy jest zapraszany, z kolei nie przychodzi. Właściwie dwie osoby w mieście tolerują obecność Martineza. Judy oraz Lord Gerszkowicz. Ten ostatni spędza z byłym księciem dość sporo czasu i uważnie słucha wszystkiego, co Malkawianin ma do powiedzenia. A ten nieustannie przepowiada, że wszystkich czeka bardzo zły koniec. Ale jaki konkretnie miał to być koniec? No cóż, nie udało się z niego wyciągnąć. Jest grudzień. Dokładnie 20 grudnia. Idealny czas, żeby być spokrewnionym, bo
Słońce dość szybko, dość wcześnie zachodzi, bo już koło 17. Fakt, jest zimno, jest deszczowo, co w Kalifornii zdarza się tylko o tej porze roku. Ale możecie pozostać aktywni przez te parę godzin więcej na dobę, to jednak jest spory zysk. No właśnie, budzicie się tego wieczoru, wasze martwe ciała zużywają nieco krwi na przebudzenie. Jesteście na ten wieczór umówieni na spotkanie. Ostatecznie jesteście koterią. Tyle razem przeszliście, tyle niebezpieczeństw razem pokonaliście. Ale przez ostatnie 2,5 miesiąca kontakt nieco wam się rozluźnił. Dobrze byłoby nadrobić ten czas, porozmawiać o tym, co się pozmieniało, czego dokonaliście, gdzie się umówiliście. Myślę, że najwygodniej by było aż u nas, u mnie i u Chiyoko. W tajnej bazie. Znowu tajna baza. No i tak wszyscy wiedzą, gdzie jest ta tajna baza. A może przy okazji też odwiedzimy Saniego. Pójdziemy do kombaku. To The Creep. Tfu, do Creepu. A może pójdziemy do The Creepu, jak nasze pierwsze spotkanie. Możecie na przykład najpierw się spotkać w bazie, a później w Creepie, albo na odwrót. Też zależy, jak bardzo prywatne sprawy będziecie omawiać. Niektóre myślę, że będą dość prywatne. To chodźmy do tajnej bazy. W tajnej bazie, przypominam, jest Colin. Może już śpi. Colinem nie musimy się przejmować. Myślę, że Sunny jest dużo bardziej prawdopodobny do rozpuszczenia różnego rodzaju informacji. Poza tym, nakarmiłaś w końcu go trzeci raz? Tak, minęło 2,5 miesiąca, więc na pewno nakarmiłam go trzeci raz. Myślę, że jest to jedna z tych rzeczy, które Belle wam pewnie opowie. O nie. Nie? Nie opowiesz? Może opowiem. No to spotykamy się w naszej bazie. Przypomnijcie, jak wygląda wasza baza. Jest to 3-pokojowe mieszkanie, usprawnione pod osobę niepełnosprawną. Mamy zestaw do karaoke. Mamy zestaw do karaoke, prawda. Sobie z Colinem podśpiewujemy od czasu do czasu. Czasem Mary też wleci. No i w sumie tyle. Colin ma swój pokój, Chiyoko ma swój pokój i Annabel ma swój pokój. Chiyoko raczej większej rzeczy i tak trzyma w fundacji. Dokładnie. Więc w pokoju ma co najwyżej biurko, miejsce, gdzie może się kimnąć i komputer, ewentualnie laptop. Mamy Wi-Fi. Mamy o tym Wi-Fi? 9, to już jest jakiś wyczyn. Prawda? To jest eksperymentalne, tremerskie Wi-Fi. Bel na pewno również ma komputer. Pewnie lepszy. A nie spalił ci się ostatnio? Nie. Próbował, ale udało mi się go ocalić. Próbował. Dojdziemy do tego. Dobrze, to tak, Chiyoko, czy ty w ogóle tego dnia byłaś w bazie, czy razem z Arvisem jedziecie z fundacji? Jeśli planowaliśmy spotkać się, w sensie od wczoraj na przykład, no to już mogła być w bazie. Mhm. Dobra, czyli na miejsce muszą dotrzeć jeszcze tylko Arvis i Chris. Który z was wchodzi pierwszy? Może to być Chris. Przypomnij w takim razie, jak Chris wygląda, albo może coś się zmieniło w jego, nie wiem, na przykład stylu ubierania się. Nie, raczej wiele się nie zmieniło. Wciąż ta sama krótka blond fryzura, kilkudniowy zarost, biała koszula, czarne spodnie, czerwony krawat, który nigdy nie jest dobrze założony. No i długi płaszcz jasny. Taki tajniak, którego w sumie każdy podejrzewa o to, że jest tajniakiem. No i wiekowo, jako człowiek, wygląda gdzieś tak około 30. Po 30 może trochę. Chris, stawiasz się na miejscu. Kto ci otwiera drzwi? No Chiyoko zwykle załatwia takie rzeczy, bo Bel na wózku. Super, to przypomnij, jak wygląda Chiyoko.
Chiyoko jest Japonką, więc no, jest dość charakterystyczna z samego tego faktu. No, ma długie, ciemne włosy, zwykle jakoś spięte. Na co dzień raczej chodzi w fartuchu lekarskim, chyba że zamierza się spotkać z mamą. No i w zasadzie tyle, no, jest dość niewysoka. W dalszej kolejności Chris wita się z Belle. Belle, jak już było wielokrotnie wspomniane, jeździ na wózku. Generalnie na dzisiejszy wieczór ubrała się w granatową sukienkę wraz z czarnymi rajstopami. Ma włosy do łopatek falowane, brązowe, oczy również. Ogólnie wygląda dość uroczo, standardowo. Jej wiek na ludzkie to około 30 lat. Gdzieś tam we wnętrzu mieszkania przemyka też drobna chłopięca figura. Blond włosy, dzieciak, chudy, patykowaty, 9-latek. Porządnie ubrany, dużo porządniej niż za czasów, kiedy był wychowankiem pewnego sierocińca. Do Belle odnosi się z szacunkiem, może nawet afektowanie. Natomiast jego stosunek do reszty świata nie zmienił się ani o jotę. Albo ignoruje Chiyoko i Chrisa, albo wręcz jest dla nich niemiły, obraźliwy. Swoją drogą, Belle, jak Colin się do ciebie zwraca? Po imieniu, czy...? Myślę, że tak, że Belle. Arvisie, ty przychodzisz jako ostatni. Tak jest, ostatni, ale nie najmniej ważny. Arvis ma długie, trochę falowane, rude włosy, gęstą, rudą brodę, jest dość przystojny. Obecnie na taką pogodę, jaka jest, ubiera się w ciemny, długi płaszcz, taki zimowy. Jest chłodno, 3 stopnie powyżej zera. Płaszcz jest jak najbardziej na miejscu, ale pod płaszczem nosi garnitur, który jednakowoż ma złote wykończenia, wyszywane złotą nicią. Czyli jak zwykle lekko ekstrawagancko. Dokładnie. Tak jak wspomniałam, widzicie się, no może nie, że po raz pierwszy od tych 2,5 miesiąca, oczywiście mogliście się gdzieś widywać, ale jest to pierwsza okazja od tego czasu, żeby sobie spokojnie siąść i porozmawiać, pobyć trochę ze sobą, tak jak za dawnych czasów. Opowiedzieć sobie też o ważnych rzeczach, które się w tym czasie wydarzyły. Na przykład niedługo po tym, jak książę Santos na spotkaniu w Elysium nadał Chrisowi i Belle domeny, Hongyu poprosiła waszą dwójkę o spotkanie. Zaprosiła was do Chinatown. Do małego sklepiku na rogu jednej z ulic, który Chris już zna. Belle, nie jestem pewna, czy tam była. Chyba nie. Kiedy otworzy się drzwi z lakierowanego czerwonego drewna, słychać brzęk dzwonków. Wnętrze jest ciasne, pachnie soją i ryżem. Na ścianach wiszą porcelanowe talerzyki i chińska kaligrafia na grubym papierze. Przy ladzie stoją wysokie krzesła barowe. Nigdzie ani widu, ani słychu po starym jeje, który zwykle tu obsługuje. Kiedy wchodzicie, Hong już na was czeka. Hong jest pochodzenia Chinką, drobnej budowy, choć nie aż tak niska, jak mogłoby się wydawać, raczej wysportowana. Na co dzień, jeżeli okazja nie wymaga czegoś szczególnego, preferuje wygodne sportowe ubrania i tak jest też ubrana dzisiaj. Leginsy, buty biegowe, do tego sportowa bluzka, włosy ściągnięte w ciasny kucyk. Spojrzała na was. Chris, Belle, cieszę się, że przyszliście. No ależ oczywiście, nie mielibyśmy powodu, żeby odmawiać. Na pewno masz ważny powód, żeby nas tutaj wzywać. Wyobrażam sobie, że wy też raczej będziecie w najbliższym czasie zajęci. Chciałam... Może przesadzam, może niepotrzebnie się przejmuję. Ale... Chciałam z wami
porozmawiać o tych waszych nowych domenach. Żadne z was nigdy nie miało swojej domeny, takiej prawdziwej domeny, prawda? No nie. Macie jakieś plany, pomysł, co z nimi dalej zrobić? A to coś trzeba z nimi robić? Chodzi mi o to, że... Wiecie, posiadanie domeny przynosi sporo korzyści, jasne. Ale może też być ciężarem. Zwłaszcza jeżeli niespokrewni zobaczą, że nie najlepiej wam idzie. Bel wypinga notesik. Chodzi mi o to... Znacie w ogóle tamte tereny? Bywacie tam? Czy nagle zostaliście wyrzuceni w zupełnie inną część miasta i nawet nie wiecie, jak nazywają się tam ulice? No, tak to wygląda, tak. A ty, Chris? W sumie byłem tam tylko, gdy szukaliśmy Aspazji. I nic więcej. No właśnie. No właśnie, więc po pierwsze dziedziczycie cudzą domenę, co już samo w sobie jest pewnym obciążeniem. Wyjątkowo dużą domenę jak na spokrewnionych, którzy, nie obraźcie się, nie mają żadnego specjalnego statusu. Nie chcę negować waszych zasług. Uważam, że należało się wam jak psu Buda, ale chciałabym po prostu, żebyście mieli pełną jasność, z czym się to wiąże, bo mam wrażenie, że nikt inny by z wami na ten temat nie pogadał. Och, dzięki, że nas zaprosiłaś w takim razie. A, daj spokój, machnę ręką. Jestem szeryfem, tak? No dobrze, no to możesz zaczynać swój wykład. Nie znam się na robieniu wykładów. Słuchajcie, chodzi o to, to były ziemie Aspazji, a jeszcze wcześniej część tych ziem należała w ogóle do Ezekiela. Jesteście na obcym gruncie, czyli nie macie tam żadnych wpływów, nie macie tam znajomości, kontaktów. Nie macie na ten moment żadnych środków nacisku w tej domenie. I to jest coś, o co moim zdaniem powinniście spróbować zadbać. To znaczy o to, żeby śmiertelnicy, którzy tam są, zaczęli, oczywiście nieświadomie, pracować na waszą korzyść. Chris, ty pewnie trochę lepiej wiesz, co mam na myśli. Z tego, co kojarzę, miałeś jakieś kontakty na przykład na policję, tak, z którą skorzystałeś. I mam wrażenie, że jest tam jakiś komisariat, więc pewnie będę próbował coś odnowić w innym trochę miejscu. No więc tego typu rzeczy. Poza tym nie od rzeczy są też po prostu sługi. Nie mówię, że od razu gule. I wzrok zatrzymał się na chwilę na B, jakby chciała coś dodać, ale zrezygnowała. Tak jak mówię, śmiertelnicy, którzy nawet nie zdają sobie sprawy z tego, kim jesteście, dlaczego dokładnie ich zatrudniacie, nie mają pojęcia o tym, że są jakieś domeny. Postarajcie się po prostu poznać ulicę, poznać, czym żyją mieszkańcy waszej domeny. Topografię. Żebyście faktycznie byli na swoim terenie, zwłaszcza gdyby kiedykolwiek, mam nadzieję, że tego nie dojdzie, ale gdyby kiedykolwiek ktoś postanowił wam tam rzucić wyzwanie. A to tak można? Nie. Teoretycznie nie można. Ale domenę można stracić, a nie tylko zyskać. Na wiele różnych sposobów. Poza tym może się zdarzyć, że będziecie musieli coś po Aspazji posprzątać. To znaczy mogli tam zostać właśnie śmiertelnicy, którzy ją znali, albo jej gule. I trzeba będzie coś z tym zrobić. Wiecie, maskarada. Poza tym są to domeny na północnym obrzeżu miasta. Z tego, co kojarzę, nie są to koniecznie przyjemne dzielnice. To
ma też swoje zalety. Ale bardziej chodzi mi teraz o to, że domeny brzegowe zawsze są narażone na to, że ktoś przyjdzie nie tylko z wewnątrz, ale i z zewnątrz. Dobrze, żebyście o tym pamiętali. Przetestujcie sobie obydwoje percepcję z empatią. Tak, Bel, twoja fuga gra. Oczywiście, że gra. Zawsze gra. Zawsze gra. Nawet w twoich snach. Albo zwłaszcza w twoich snach. No to rzucamy. Lol. No ładnie. No mój rzut też jest ładny. Jeszcze się nie zdarzyło na percepcję takiego rzutu dla Bella. Chris, masz wrażenie, że Hong jest trochę spięta? Bell, ty masz wrażenie, że Hong wam starannie czegoś nie mówi. Mhm. Hong, nie przejmuj się nami. Uratowaliśmy miasto, to sobie z małą domeną nie poradzimy. No, może twoja jest mała. Prychnęła na hasło uratowaliśmy miasto. Ale Hong, ja mam wrażenie, że jeszcze czegoś nam nie mówisz. Uniosła brwi, skrzyżowała ręce na piersi. Czego takiego? Przyjęła postawę taką defensywną, która łatwo może przejść w agresywną. No, nie jestem pewna, ale mam... Powiedziałaś coś o tych z zewnątrz, wiesz coś o tych innych? Tam coś się szlaja? Przygryzła wargę. Przecież od paru miesięcy mówi się już, że sabatnicy, których się pozbyliśmy, to była tylko grupa zwiadowcza. Żartujesz? A czy wyglądam, jakbym żartowała? No nie, nie. Ale Bel, to jeszcze nie jest wszystko. To jeszcze nie jest to, czego ona wam nie mówi. Czy wyłapałam, przy jakim niuansie ominęła temat? Przy trzech sukcesach? Chodzi bardziej o coś z Santosem? To się wspomniała go tylko raz na początku rozmowy i bardzo szybko przeszła dalej. Ale w ogóle jak to się stało, że w ogóle dostaliśmy takie domeny dziedziczone? Przecież z tego co wiem jest tyle innych miejsc, które mogłyby być, a tutaj takie, a jak Aspazja się obudzi, to co wtedy? Albo to jest tyle po prostu pytań, albo co Santos w ogóle miał na myśli dając nam właśnie taką dziedziczną domenę i w ogóle osobie na wózku tak daleko? Daj mi sekundkę, zerknę tylko na kartę. Będziesz rzucać na pewno charyzmę. Dajmy z ekspresją. Charyzma z ekspresją. Jeden sukces. Trochę mało. I że tak kiwała głową na boki. No właśnie pewnie dlatego, że Aspazja jest w letargu. Książę wolał nie zostawiać domeny luzem, tylko powiązać wszystkie luźne końce, czyż nie? No ma sens. Na chwilę milczy. Bożem znów patrzy to na ciebie, to na Chrisa. W każdym razie, gdyby się cokolwiek działo, cokolwiek, gdybyście potrzebowali jakiejkolwiek pomocy, po prostu do mnie zadzwońcie, dobra? Nieważne, czy będziecie pewni, że dzieje się coś złego, czy lepiej wyjść na paranoika i żeby się coś miało stać. Okej? Okay? Dzięki. Od tego tu jestem. Widzisz, mówiliśmy ci, że nadajesz się na szeryfa. Znowu prychnęła. Chyba nie lubi komplementów. Tak wyglądała wasza rozmowa z Hongyu. Czy przez te 2,5 miesiąca podjęliście jakieś starania? Co robiliście ze swoimi domenami przez te 2,5 miesiące? Ja na pewno wtyki w policji próbowałem odzyskać, że tak powiem. Czyli wiadomo, jako prywatny detektyw gdzieś się tam zakręciłem, może jakaś drobna sprawa była też, którą się zająłem, żeby zyskać odrobinę zaufania.
Czyli trochę tak, ja pomogę wam, a kiedyś w przyszłości może wy pomożecie mnie, tak? Na tej zasadzie. No i też na pewno wiele nocnych spacerów po domenie, żeby faktycznie poznać ją, każdy jej zakamarek. Dobrze, to na te kontakty z policją sobie rzuć charyzmę ze śledztwem. 2 sukcesy. Okej, lokalna policja jest ci wdzięczna. Cokolwiek dla nich zrobiłeś. Możesz coś wymyślić. I drugi test jeszcze sobie zrób na ulicy. Albo ze Streetwise'em, albo z Survivalem. Co masz wyższe? Nie wiem, co wybrać. Oba na zero. Dobra, jeden i dwa jest, okej? Okay? Jeden i dwa mam. Okay. Czyli Streetwise w tym wypadku. Witsy to były, tak? Tak, spryt twój. Witsy, Streetwise. No sukces jeden. No sukces. No, chwilę ci zajmie, zanim dobrze poznasz swoją domenę. Jest jednak rzeczywiście dość obszerna i dzieje się w niej, wydarza się w niej więcej, niż by się na pierwszy rzut oka mogło wydawać. Jako tako poznałeś topografię, bez problemu się przemieszczasz głównymi ulicami, ale w tych bocznych, zwłaszcza jakichś tam węższych alejkach, możesz się jeszcze zamotać i zgubić. No i nie do końca jeszcze ogarniasz, która ulica należy do którego gangu i dlaczego i w którym dniu tygodnia. Ale masz nadzieję, że z czasem się to zmieni. Belle, co ty robiłaś? Ja myślę, że Belle próbowała bardziej postarać się zdobyć zdalną kontrolę nad miejscem. To brzmi dobrze. Brzmi dobrze, nie? Mianowicie tam, gdzie jest monitoring, próbować się włamać i mieć zapisywane na własnych dyskach również, co się dzieje. Ile masz resursów? Zacznijmy od tego. Ile masz zasobów? No w tym momencie zero. Chiyoko zawsze służy pomocą. Ale Chiyoko zawsze służy pomocą. Chiyoko, ile ty masz zasobów? Zaraz ci powiem. Chyba 3. 3 były. No 3 to już by było dobrze, tak. Tak, mam 3. No to w takim razie, Belle, od ciebie rzut na inteligencję i komputery. I to będzie dość trudny rzut, minimum 3 sukcesy potrzebujesz. A, to ja sobie willpowera spalę. Okej, twoja siła woli, świeżo odzyskana. Chociaż jakby nie patrzeć, jest to rzut retrospektywny, a wtedy też miałam jeszcze willpowera. Tak. A teraz nam się odzyskało. Rzucaj. Nie kombinuj. No dobrze. Gdzie mam inteligencję, komputer? Ale dyszka mi wybucha. O Boże, 2 jedynki. Dyszka ci wybucha, ale to nic nie zmienia. No nie, bo jeszcze willpower, więc są 2 sukcesy. No nie, masz 2 sukcesy, 2 jedynki i 1 z willpowera, czyli masz 3 sukcesy, 2 jedynki, czyli masz 1 sukces. No może, tak. Czyli nie spieprzyłaś tego, słuchaj, nikt cię nie namierzył, ale zanim przejmiesz kontrolę nad monitoringiem, chyba jeszcze będziesz musiała się trochę podszkolić. Ale to też jakaś cenna wiedza na ten temat, tak? Widocznie właśnie twoja dzielnica jest może lepiej zabezpieczona też, niż ci się wydawało, no. Właśnie. Może policja ma dobry powód, żeby ten monitoring był lepszy niż gdzie indziej. No to w takim razie tym bardziej warto się do niego włamać. Zapewne. Jeszcze inną rzeczą, którą Belle może robić, to próba przeglądania jakichś map online, żeby też rozeznać, jak mniej więcej teren wygląda. I jeżeli był jakiś festyn, który już jeszcze trwał po zmroku, to pewnie też się na niego wybrała. W tej dzielnicy chyba się nie odbywają festyny.
Ale przeglądanie map jak najbardziej. Tu myślę, że to będzie rzut na twoją inteligencję ze sztuką przetrwania, z survivalem. Ale dzisiaj dużo rzucamy. No. Teraz. Trzy sukcesy, słuchaj. Słuchaj, ślęczałaś nad tymi mapami gdzieś tam, albo sobie kupiłaś taką rozkładaną mapę miasta. Wydaje ci się, sprawdziłaś to nawet, parę razy się jednak kopsnęłaś do tej swojej natomy i tak, stwierdziłaś, że no co prawda musisz się jeszcze zapoznać z krajobrazem jako takim, ale na tyle dobrze poznałaś te mapy, że w miarę się orientujesz, trafiasz tam, gdzie byś chciała. Świetnie. Więc Chiyoko, Arvisie, to jest to, co wam opowiadają Chris i Belle, zapytani o swoje domeny, o to, jakim się w tych domenach powodzi. Belle, przecież mogłyśmy tam się przejść razem. Ja myślę, że na pewno się przeszłyśmy razem. I ewentualnie, żeby poznać mieszkańców, może jakieś zajęcia w lokalnej szkole, zorganizować takie kółka z biologii lub coś w tym stylu. Może znaleźliby się chętni. W szkołach po zmroku? Jest zima. Przypominam, że w grudniu ten zmrok to są okolice godziny 17. Więc możemy o 18 po prostu zrobić kółko, a to jest całkiem normalna pora. Może cykl 4 wykładów albo 2 miesiące, coś takiego. Właśnie w tych ciemniejszych to byśmy były w połowie. No, to by mogło się udać. Kto wykłada, Abel, czy Chiyoko, czy razem? Możemy w sumie razem, skoro mamy no, dość pokrewne zainteresowania. Mhm. Tak, pokrewne to dobre słowo. Bo się zastanawiam, która będzie rzucać na to, czy to się z jakąś aprobatą przyjęło i na ile udało wam się poznać rzeczywiście okoliczną ludność. Ja mam chyba więcej medycyny obecnie. A ile masz? 4. Też mam 4. Wiecie co, rzućcie obydwie. To będzie rzut na charyzmę i do tego albo dajecie performance, albo właśnie medycynę. Co macie wyższe? Performance niestety mam tylko na śpiewanie chyba, z tego co się orientuję, czy nie. Znaczy specjalizacja nie oznacza, że nie wolno ci go używać do innych rzeczy, tylko oznacza, że wtedy masz bonusy z 10. Znaczy nie ma znaczenia, jest tak samo. To ja mam pytanie, czy mogę jednak rzucić na inteligencję, bo mam erudytę, czy niezbyt? Możesz. Super. Czyli to Annabel bardziej była tą, która miała przyciągnąć uwagę i później towarzysko błysnąć już po wykładach, a ty miałaś dostarczyć, zapewnić solidną stronę merytoryczną. Niech tak będzie, zobaczymy, czy się udało. Niech będzie performance. O, proszę. Słuchaj, Annabel, rodzice dzieci są zachwyceni. Ile razy usłyszałaś, że jesteś taką dzielną osobą, jeździsz na wózku, a mimo to tak wspaniale spełniasz swoje pasje, tyle osiągasz. Byli naprawdę pod wrażeniem. Prawidłowo. Do Chiyoko może aż tak chętnie nie podchodzili, ale widać, że też duże wrażenie wywarła przekazywana wiedza i także sposób jej przekazania. Gdzieś tam później jakąś taką pocztą pantoflową dotarły do was pogłoski, że próbowano wywierać naciski na dyrekcję, że tę panią to może by zatrudnić tu u nas w szkole, a tę starą pruchwę to może by wywalić wreszcie ten, co nie umie uczyć biologii. Jeśli ktokolwiek coś takiego zaproponował ci jako ty, i tak bardzo grzecznie odmówił. I bardzo stanowczo. Że zajęcia na 8 rano to jednak nie to. No, oczywiście wymówiłaś się obowiązkami na uniwersytecie, w szpitalu itd., itd. Ale dzięki temu zaczęłyśmy być coś tam rozpoznawalne. Tak, coś tam zaczęłeś się rzeczywiście być rozpoznawalne. 2,5 miesiąca temu miał też miejsce pewien incydent, kiedy to do Fundacji Tremere wbiegł spłoszony gul, młody Takeda, i nie sprecyzował dokładnie, na czym polega problem. Niemniej wychodziło na to, że
Lloyd zrobił coś, co najwyraźniej wymagało ingerencji jego przełożonego, lorda Finkelmacgrow, który zresztą niezwłocznie opuścił fundację i udał się razem z młodym gulem. Czy próbowaliście drążyć sprawę, zwłaszcza Chiyoko i Arvis? No właśnie, jak niezwłocznie wyjechał, dało radę jeszcze zatrzymać brata, żeby trochę z nim porozmawiać? Masz na myśli tamtego wieczoru, czy w ogóle z Sacramento? No tamtego wieczoru. Tamtego wieczoru oni rzeczywiście oddalili się niezwłocznie. No natomiast później, jak już na przykład wrócili, mogłaś próbować jakoś dociekać. Ewentualnie, jeżeli chcesz, możemy spróbować sprawdzić, czy udało ci się, nie wiem, jakoś ich dogonić albo coś takiego. Myślę, że Chiyoko by za nimi nie biegła. Mhm. Więc jeśli już, to by raczej próbowała po dociekać. Albo możecie, wiecie, nie z pierwszej ręki, tylko na przykład poszturchać Juliana, czy wie, co się stało. No, możliwości jest wiele. No więc ja próbowałem poszturchać, zapytać się. No to idziemy do Juliana. Idzie się do Juliana, he? Standardowo. Standardowo. Julian! Przez te ostatnimi czasy wygląda na to, że dołożono mu jeszcze więcej obowiązków, odkąd Eris przygotowywała się do zostania primogenem. On z kolei przygotowywał się do tego, że prawdopodobnie będzie musiał przejąć większość jej obowiązków fundacji. No i tak, no był zdecydowanie był zmęczony i był zdenerwowany i to było po nim po prostu widać. Ale kiedy weszliście, i tak obdarzył was uśmiechem, trochę wymuszonym na jego ciemnoskórej twarzy. Nie wyglądał tak naturalnie jak zwykle. Potarł czoło końcem rękawa czerwonej koszuli. Spojrzenie brązowych oczu skupiło się na was. Tak? Szturcham ci oko. Przyszliście się tu wygłupiać, jak jakieś uczniaki. Julian, przecież wiesz, żebyśmy nie marnowali twojego czasu. Po prostu, no... Ale ja nie powiedziałam, że marnujecie mój czas, po prostu. Znamy się już na tyle i chyba się też na tyle lubimy, że nie musicie się szturchać jak małe dzieci, tylko możecie powiedzieć, co chodzi. No, Chiyoko się martwi, no. Finkelmacgrow tak po prostu wyszedł chwilę wcześniej, Takeda wpadł. Wyraźnie zaniepokojony. A, to... Aha. To... Jak właściwie brzmi pytanie? Co się dzieje? Słuchajcie, nie wiem, czy... Czy mogę tak... Po prostu... Wiecie, że o pewnych rzeczach się nie mówi nawet w piramidzie. O, aż tak źle? W sumie nie pierwszy raz, kiedy coś się dzieje z Lloydem. Julian wygląda na szczerze skrępowanego. Z jednej strony widać, że chciałby być z wami szczery, z drugiej strony on chyba sam też nie jest do końca doinformowany, bo chyba nikt nie uważa go za na tyle ważnego, żeby go wtajemniczać w sprawy domu Quesitor. A po trzecie, chyba właśnie jest rozdarty też między właśnie tą szczerością wobec was, a lojalnością wobec Lloyda? Gierszkowicza? Na razie w milczeniu czekamy na dalszą reakcję. No bo wiesz, bo my się martwimy też tak trochę, tak? Jestem pewien, że Ambrose by to docenił. Nie doceniłbym. No, stawiacie mnie trochę w niezręcznej sytuacji, w sensie ja też nie chcę powtarzać jakichś plotek. No chyba lepiej, żebyśmy się dowiedzieli od ciebie, niż sami zaczęli drążyć, o co chodzi, bo to już jest nie pierwszy raz. Lloyd coś robi, coś co niepokoi Finkelmacgrow, no i w sumie wszystkich wokół. Julian tak się poprawił w fotelu. Zaczął przekładać papiery. No dobrze. Ale musicie mi obiecać, że to nie wyjdzie poza ten gabinet. Ja, no nawet nie mówię poza fundację, ale poza ten gabinet. Kiwam głową. Przysięgam. Wydaje mi się, że Ambrose trochę się już łamie. Chociaż nie wiem. Jako prawie nie znam tak naprawdę. Niby...
No wiecie, niby nam przemienił ten sam stwórca, ale tak właściwie dopóki nie przyjechał do Sacramento, to znałem go tylko ze słyszenia. W każdym razie, jeśli dobrze zrozumiałem, tamtego wieczoru Ambrose wynajął prostytutkę, żeby się napić. Tylko, że wcześniej nafaszerował ją heroiną. Do tego stopnia, że kobieta o mało co nie zeszła, a on no też miał niezły odlot podobno. Całkiem ciekawy sposób na rozwiązywanie problemów. A czy ktoś z Cambridge próbował z nim cokolwiek? A masz na myśli rektor Friedman? Nie, absolutnie nie. To jest wewnętrzna sprawa. Nawet nie całego klanu Tremere, co domu Quesitor, tak mi przynajmniej dano do zrozumienia. Czyli nikt nie jest mu w stanie pomóc obecnie. Wydaje mi się, że Lord Finkelmagrow robi co może. Ci jako zwykle się powstrzymuje, ale teraz prycha. Julian przewraca oczami. No co? Co mi mam zrobić? Nie wiem. Ja też nie. Ale cokolwiek robi Finkel, chyba nie pomaga. Naprawdę wydaje ci się, że Ambrose'a można przed czymś powstrzymać? Niekoniecznie miałam na myśli, że powstrzymać, ale pomóc mu, żeby nie musiał tego robić. Nie mam pojęcia, dlaczego on tak robi. Jak już powiedziałem, właściwie prawie go nie znam. No, też się zachowuje, jakbym nie istniał. No cóż, od tamtej sytuacji raczej wszystkich nieco ignoruje i unika. No, on chyba i tak nie zamierzał się tutaj wiele pojawiać w fundacji. On i Lord Regent, sami wiecie. Po prostu kiwam głową, że rozumiem. No nic, dzięki, że nam powiedziałeś. I bądź spokojny, wszystko zostanie tutaj między nami. Mam nadzieję, bo wtedy jestem przekonany, że Lord Regent ściąłby mi głowę. No chyba, że dowiemy się też z innych źródeł. To znaczy? Nie, no żartuję po prostu. Nie, się wierzy nam. Chiyoko, uczennico datę. Bardzo proszę, nie mieszajcie się w tę sprawę. Sprawa między Ambrose'em, Finkelmagrow i Gerszkowliczem. No oczywiście. Chyba, że Ambrose sam wam powie. Tak dorzucił z kpiną, jakby chciał powiedzieć, że prędzej jemu kaktus na dłoń wyrośnie. Oj, musisz być od razu taki sceptyczny. No to chyba na pora na parę partyjek. Szachy. Czekajcie, ale wy chyba nie... Boże... Czy nawet zażartować z wami nie można? Ja nie zamierzam z nim grać szachy. Nie róbcie niczego głupiego, czego ja bym nie zrobił, dobra? A co ty byś zrobił? Ja nie robię głupich rzeczy. Bardzo się staram nie robić głupich rzeczy. Nie byłoby mnie tutaj, gdybym się nie starał nie robić głupich rzeczy. My też nie robimy głupich rzeczy. No właśnie, to tak jak my wszyscy. Tak. Poza tym chciałem wam tylko przypomnieć, tak zupełnie bez związku z tematem, że dobrze rokujecie, zwłaszcza ty, Chiyoko, mogłabyś w niedalekiej przyszłości może zostać magistrem. Więc nabrużdżenie sobie teraz mogło być bardzo złym pomysłem. Przecież wszystko, co robię, robię dla dobra domu i klanu Tremere. Tak właśnie. Dobra, zmykajcie. Dzięki, trzymaj się. Też się trzymaj się. Pojawiają się dwa zasadnicze pytania. Pierwsze z nich to, czy dzielicie się tym na spotkaniu ze swoją koterią? Skoro obiecaliście Julianowi, że nikomu nie powiecie. Ja nic nie mówię. Chiyoko też nic nie mówi. Czyli... Kiedy tak sobie plotkujecie, tak wam się przypomina ta sytuacja. Wymieniacie się tylko spojrzeniami. Obydwoje wiecie, że
tą ploteczką nie możecie się podzielić. Natomiast czy próbowaliście później jeszcze jakoś podrążyć temat? Czy Joko coś wspomniał o jakichś partyjkach? No ja myślę, że Joko wróciła do tradycji grania z Lloydem, jeśli w ogóle dawało się go złapać. Z tego co pamiętam, to on trochę rzeczywiście unikał. I trochę się Joko mijała z Lloydem. Nawet jeśli wiedziała, że on jest w fundacji, to tylko dlatego, że Takeda był. Tak, generalnie jak pamiętacie, Lloyd tym razem przyjechał rzekomo tylko na urlop i nawet nie zajął dormitorium w fundacji, tylko wynajmuje hotele. I nie wynajmuje tylko jednego hotelu, tylko co jakiś czas zmienia miejsce pobytu. Bardzo się stara, żeby było go bardzo trudno spotkać i bardzo dobrze mu to wychodzi. Właściwie Lloyda w samej fundacji nie widujecie. Widujecie rzeczywiście od czasu do czasu dwójkę guli, któremu towarzyszą, to znaczy tego starszego, Stevena Blacka i młodszego Takedę. Natomiast jeszcze napomknę, że parę dni, może tydzień po tym zajściu z Lloydem, Finkel McGraw wrócił do Wielkiej Brytanii, a Marie Isabel nie sprecyzowała, gdzie się udaje, ale stwierdziła, że w Sacramento już jej się dawno znudziło i najwyższy czas się stąd ruszyć. No to na pewno się pożegnałam z mamą, dopytałam się w sumie sama, gdzie jedzie, czy do nas wróci. A chciałabyś, żebym wróciła, Mafi? No pewnie, mamę. Zawsze jesteś tu mile widziana. No, to takie słodkie. Może kiedyś pojedziesz gdzieś ze mną, ale już byliśmy w Cambridge, to na razie wystarczy. Jeszcze nie zdecydowałam. Pomyślałam, że mogłabym jeszcze trochę pozwiedzać nowy świat. Ostatecznie nieczęsto mam okazję, żeby pobyć trochę w tej, jak to mówią Brytyjczycy, w tej kolonii. A myślisz o czymś konkretnym? No, słyszałam, że Los Angeles jest bardzo ciekawym miejscem, gdzie chociaż aktualnie rządzą anarchiści, no, mimo to utrzymuje się Fundacja Tremere. Więc może pojadę na początek odwiedzić regenta Straussa, chociaż on jest strasznym nudziarzem. A potem myślę, że udam się w kierunku wschodniego wybrzeża. Dopóki kaprys nie nakaże mi zrobić czegoś innego. Brzmi ciekawie, mamę. Mamy zawsze wie, gdzie się wybrać. Ale no, mamy nie zapomni wysłać pocztówki, prawda? Pocztówki? No dobrze. Dobrze, wyślę ci pocztówkę. No wiem, to taki wymysł dwudziestowieczny, ale... Bardziej bym powiedziała, że taki w stylu śmiertelników. No to co? Czemu nie? Niektóre ich pomysły są przecież dobre. Na przykład rewolucja francuska. Między innymi. I obiecaj mi, kochanie, że zaczniesz sobie może jakieś... ładniejszą garderobę sobie zapewnić. Ta twoja koleżanka, co jeździ na wózku, wygląda jakby mogła mieć oko do takich rzeczy. Może ona ci pomoże coś kupić. Zapytam Belle. Może rzeczywiście będzie w stanie mi tutaj pomóc. Belle, no właśnie. Bardzo ładne imię. Szkoda, że mama się lepiej nie poznała z Belle. Jestem przekonana, że to jest nieoceniona strata, ale cóż począć. No cóż, kochanie, naprawdę muszę ruszać w drogę. Im szybciej wzrośnie odległość dzieląca mnie od niektórych osób, tym lepiej. Aż się boję zapytać, kogo mamę ma dokładnie na myśli. Ale może wiem. Przewróciła oczami. Mam ci przypomnieć, kogo mamę nie lubi? Czy pamiętasz? Właśnie nie pamiętam. Pamiętasz, bo mama się szczególnie pogardliwie wyrażała właśnie o Lloydzie. Ale w sumie Lloyda i tak jest mało w fundacji. Ale widocznie jej przeszkadza to, że jest w tym samym mieście co ona i że chodzi po tych samych chodnikach co ona. Nie powiem, że oddycha tym samym powietrzem co ona, bo obie dwoje już nie oddychają. Ale to mógłby być argument. No tak. To ci Joko ukrywa to, że nawet przepada za Lloydem. Może powinna mi teraz rzucić, czy się zorientowała. I tobie też radzę trzymać się od niego z daleka. Bycie gburem może być zaraźliwe. Tak, mamę, oczywiście. Doskonale wiem, z kim się tutaj trzymać. Moja krew. Ciężko zaprzeczyć. Arwisie. Tak?
tym czasie, kiedy Eris zaczęła właśnie pełnić obowiązki Primogena, Julian przejął jej obowiązki, czyli trochę jakby został takim wiceregentem fundacji, chociaż oczywiście nikt nigdy by nie użył tego tytułu wobec niego. Zresztą on sam zapewne by nie był zadowolony, gdyby coś takiego miało miejsce. Poprosił cię parę razy o pomoc z obowiązkami, którymi by się zajmował, gdyby nie niespodziewany, powiedzmy, awans. Między innymi parę razy poprosił cię, żebyś udał się do biblioteki i tam zajmowałeś się zabezpieczaniem ksiąg, ich naprawą, a w przypadku niektórych manuskryptów nawet ich przepisywaniem. Nie rozumiesz, dlaczego tak się upierają, żeby manuskrypty nadal przepisywać ręcznie, żeby kopie zapasowe były przepisywane ręcznie. Dlaczego nie możesz po prostu wziąć komputera i przepisać i zdigitalizować, ale nie, absolutnie ci na to nie pozwolili. No ale z drugiej strony mam okazję poprzebywać trochę z książkami, to nie jest tak źle. To nie jest tak źle. Trochę też po prostu sobie studiujesz. Wpadło ci w ręce całkiem ciekawe znalezisko. Data jest już niestety nieczytelna, zresztą papier jest na tyle kruchy, że podejrzewasz, że to może mieć 200 lat, 300, nie znasz się na datowaniu. I są one podpisane właśnie nazwiskiem niejakiego Ambrosa Lloyda. Pierwszy z nich jest zatytułowany o regeneracji postmortem możliwości i ograniczenia. Drugi natomiast nosi tytuł o wpływie niektórych substancji na martwe ludzkie ciało. O, to mnie bardziej interesuje. Kiedy tak delikatnie przeglądasz te papiery, starasz się ich nie uszkodzić, zauważasz, że pismo, którym zostały skreślone, nie jest dokładnie takie samo jak na pocztówce, którą kiedyś otrzymaliście. Nieco się różni, ale jest na tyle podobne, że jesteś w stanie uwierzyć, że jest to pismo Lloyda, które po prostu potem przez lata jakoś mu się tam ten charakter pisma trochę mógł zmienić. Zwraca twoją uwagę to, że znajdują się tam skreślenia i dopiski jakby piórem, bardzo eleganckim, kaligraficznym, pełnym zawijasów pismem. Pismo Lloyda jest raczej proste, pozbawione ozdobników. Zwłaszcza zwraca twoją uwagę jedna poprawka, która się tam często powtarza, mianowicie są skreślone martwe ludzkie ciała, albo trupy, albo inne tego typu określenia. I zamiast nich jako poprawki figurują spokrewnieni, nieumarli, członkowie rodziny. A czy rozpoznaję te zawijasy? Czy ty miałeś okazję widzieć to pismo? Ja mogę podejrzewać, do kogo należy to pismo, więc jak nie rozpoznaję tego pisma, to szukam najprawdopodobniej tej książki, co tam Bell próbowała z Finkelmagrona o jej podstawie jej coś tam zagadywać i chcę się dowiedzieć, czy to jest... Książki Lorda Finkelmagro szukasz. Tylko, że książka Finkelmagro akurat to jest jakaś późniejsza edycja, która jest drukowana. Aha, no nic. Rzuć sobie percepcję z inteligencją. Dwa atrybuty. Czy jak mam analytical, to mi to coś to daje? Analytical thinking? To chyba nie do końca. To bardziej jest kwestia tego, czy sobie przypomnisz. Czy sukcesy? Dobra, słuchaj, no to jest proste, to jest pismo Lorda Gerszkowicza. Aha, no okej. Dociera do ciebie, że to po prostu muszą być jakieś prace Lloyda z czasów, kiedy jeszcze nie był inkwizytorem Domu Quisitor. Tylko może nawet takim uczniem jak ty Ichiyoko teraz. I to są prawdopodobnie jego prace naukowe na rzecz domu Tremere, gdzie Gerszkowicz zapewne był kimś w rodzaju jego promotora i mu z żadnych skrupułów tam kreślił. No zresztą nazywanie spokrewnionych martwymi ludzkimi ciałami jest delikatnie mówiąc impertynenckie. Nic dziwnego, że Lord mu to powykreślał. Rozumiem. Bardziej może się nawet zastanawiasz, w jakiej formie powinieneś to teraz przepisać. No to przepisuję tak, jak Lord Gerszkowicz to poprawił, tak? Okej. No i pytanie, co to też świadczy o Lloydzie, że w taki sposób... Ma w pogardzie nasz
gatunek. Może tak. Czy coś z tego opowiadacie Chrisowi i Annabel? To ja mogę powiedzieć, że znalazłem książki Lloyda, które pisał ze 200 lat temu. Czytałabym. Czytałabyś? Jest to w swoim zasięgu. Ja musiałem przeczytać i przepisać. Tak gadacie o tych książkach i tak ich nie zobaczymy na oczy, bo nas nie wpuszczą. No ale czy musimy, jak oni już przeczytają? No nie, zresztą. O czym ciekawy mógł pisać? Mogę się podzielić tą wiedzą ekspercką z wami. Odrobinkę. Dziel się całą. Jakby ci oko przeczytała, to pewnie by cytowała, tak jak tam coś innego. Chyba już wiem, co będę robić wieczorami. Porankami, tak? Do snu. No w zasadzie tak to można ująć. No jakbyś próbowała wziąć manuskrypt oryginalny, to będę bił po łapach. Ale masz notatki, przypisałeś to, tak? Słowo? Tak, w sumie tak. W sumie? No tak, no przepisałem. Miałem przepisać, to przepisałem. Nie skracałeś niczego? Nie skracałem, nie robiłem specjalnie skrótów, żeby zmniejszyć objętość o 20%. Cioko i tak to sprawdzi. W sumie Bel się zapyta, czy macie kopię cyfrową. Co? No, jak przepisać? Chyba cię pogrzało. Ręcznie? Pióro do łapki i jedziemy. O nie, jacy jaskiniowcy. Tak jest po prostu bezpieczniej. Za to żadna Bel nam się nie włamie i nie ukradnie tego. Ja ukraść coś z domu, Tremere? Naprawdę? O takie rzeczy mnie posądzacie? I ja nie, to powiedział Arvis. Ja ci ufam w 100%. Widzisz? Mógłbyś brać przykład ze starszej stażem. Ona mogłaby brać przykład ze starszej stażem od siebie. A nie bierze? Przecież biorę przykład z Juliana i nie robię nic głupiego. No to masz szczęście. Julian też ma szczęście. A czemu mielibyście robić coś głupiego? Gadanie Juliana. Arvis, przypadkiem któryś z członków twojego klubu, kultu znaczy się, nie mieszka w okolicach mojej domeny? Może w mojej domenie? Tylu ich tam masz, jeśli są zaufani? Zaufani jak zaufani, no wiesz, pewnie się zbierze jakiś, który od ciebie przyleci, ale to ja nie wiem, gdzie każdy mieszka, tak? Ale to możesz chyba dowiedzieć się, masz z nimi kontakt jakiś. Mogę się popytać, czy... O co mam dokładnie tak właściwie się pytać? Po prostu jestem ciekaw, czy którykolwiek mieszka właśnie w tamtej okolicy. A jeśli się okaże, że tak, no to już... Ja się tym zajmę, po prostu. Osobiście. A skoro już mowa o kulcie Bachusa, to wspomnijmy również o czcicielach Seta. To przez te 2,5 miesiąca, Arvisie, twoja kapliczka przeobraziła się nie do poznania. Została przebudowana. Przypomina teraz skrzyżowanie klubu nocnego, palarni Shishy i miejsca kultu. Tak wciąż wygląda na miejsce kultu. Chociaż tyle. Samantha, kiedyś niewyróżniająca się, przynajmniej niewyróżniająca się błyskotliwością, bo żarliwością to na pewno dziewczyna, nagle została menedżerką tego klubu, nazwijmy to klubem, i podejrzewa, że prawdopodobnie jest też gulem Meretseget. Trzeba przyznać, że czciciele Seta odpalają ci regularnie dole, i to taką dość tłustą. Zapraszają cię na wygłaszanie kazań, no ale czuć, że masz coraz mniej do powiedzenia w kwestii organizacyjnych. Aktualnie, mamy grudzień, przypominam, aktualnie chyba szykują jakąś... Oni to nazywają imprezą mikołajkową, ty się trochę boisz zapytać, co się pod tą nazwą kryje. Ja się jednak chyba w tym czasie próbowałem też bardziej skupić na badaniach Arvisa. Czyli nie przeszkadza ci, że... No tak nie, trochę... no dopóki...
dopóki tak naprawdę to nigdy nie było, żeby nie wiadomo co z tego miało być. To było na zasadzie, żeby mieć dostęp do krwi. Mhm, rozumiem. Więc zawsze jesteś tam mile widziany. Meret Seged zawsze cię wita z wszystkimi honorami, nazywa cię swoim przyjacielem i oferuje ci to, co ona przynajmniej uważa za najsmakowitsze kąski. A oczywiście zawsze masz tam prawo wyboru, który kultysta danego wieczoru zostanie twoim posiłkiem. No jak wspomniałam, są też z tego jakieś pieniądze. Jeżeli próbowałeś się tym interesować, bo pamiętasz, że w sumie zgłaszałeś to i Hongyu, i w klanie. Otóż co się okazało? Okazało się, że Meret Seged i jej świta dostali pozwolenie na przebywanie w mieście jeszcze za czasów, kiedy księciem był Martinez. I Santos, trochę zakłopotany tą całą sytuacją, na razie im tego pozwolenia nie cofnął. Wygląda na to, że obserwuje, chce się dowiedzieć może lepiej, co oni tam kombinują. Zresztą napomknął ci, że, no, że chętnie będzie słyszał wszelkie doniesienia na temat ich działalności. No to ja czasami też tak szepnę słuszko do Santosa, co tam się mniej więcej dzieje, czy są grzeczni, czy nie są grzeczni. No na razie są grzeczni, no to... Są grzeczni. Deprawowanie śmiertelników nie jest zabronione w Kamarilli, więc w pewnym sensie są grzeczni. Sam to robiłeś. Czasami nadal to robisz. Tak jest. No więc czerpię korzyści z każdej możliwej strony, jak się da. Zresztą się nie przejmuję. Tak, czyli w sumie jest ci na rękę, trochę cię odciążyli, tak? Teraz to oni się zajmują wszystkimi tymi nudnymi sprawami, na przykład tak. Związanymi z legalnością tej działalności. Tak? No tak, no zwłaszcza, że dostałem też w fundacji trochę więcej obowiązków od Juliana, więc... Także kiedy rozmawiasz na ten temat z Chrisem, możesz mu właśnie też napomknąć o tym, że no oni są tu tak jakby trochę legalnie, tak wygląda. Tak Chrisowi mówię. No okej, okay, sporo legalnie. No wiesz, no Martinez dał im pozwolenie, tak? I im go nie odbierze, no. Co nie oznacza, Chris, że gdyby się okazało, że oni faktycznie gdzieś tam coś robią na terenie twojej domeny, no cóż, zmienił się właściciel domeny, mogą się zmienić również zasady jej działania. No nie wiem, jakbyś tam przypadkiem nawet dowiedział się, że któryś kręci się w mojej okolicy, to po prostu daj znać. Tak zrobię. Będziesz pierwszym, który usłyszy. Bell, kiedy Arvis z Chrisem rozmawiają, Colin po cichutku jak mała myszka zbliża się do ciebie. Tak najpierw sobie tylko stanął obok twojego wózka, coś tam chwilę ponudził, tak trochę, wiesz, coś by chciał, ale w sumie sam nie wie co. Trochę masz wrażenie, że chyba jednak go onieśmiela obecność tylu obcych domu. Ale w końcu się przełamał. Chyba doszedł do wniosku, że jednak mu to aż tak nie przeszkadza. Zarzucił ci ręce na szyję i się przytulił. No to Bel sobie go sadza na kolana. Ma ochotę sobie z nami pojechać. Chętnie się wdrapuje. I tobie z kolei przypomina się sytuacja, która miała miejsce zupełnie niedawno, bo góra 2 dni temu. Znalazłaś w poczcie bardzo niepokojące pismo. Ojej. Od kancelarii prawniczej. Nie. Od prawnika, który twierdzi, że reprezentuje niejakiego pana Huberta Santosa i twierdzi, jakoby ten pan Hubert Santosa był prawnym opiekunem niejakiego Colina Santosy i Grace Santosy. Ale skąd mieliby o Colinie wiedzieć? Tego pismo nie precyzowało. Jesteś proszona o kontakt w tej sprawie. Ojej. No to mówię o tym pozostałym i się pytam, co mi mogą doradzić, bo ja nie wiem, jak takie prawne rzeczy ze śmiertelnikami teraz załatwiać i w ogóle
Dodam tylko, że do pisma dołączono kserokopię aktów urodzenia obydwojga dzieci. Może skontaktujmy się z domem dziecka, w którym przebywali. Coś tam zostało z tego domu jeszcze? Masz na myśli ten dom, w którym sabatnicy mieli swoją kryjówkę i który był już od dawna nieużywany? Nie, mam na myśli ten dom, gdzie były dzieci. One były chyba wcześniej w innym miejscu, czy mi się źle wydaje. No, ale były one uprowadzone przez sabatników najpierw, nie? Nie wiecie, gdzie były wcześniej, zanim trafiły do sabatu. Dobra, to już pomieszałam z innymi. To może zacznijmy... Jak on się? Zantos? Jak on się nazywa? Może czegoś poszukajmy o nim? Po prostu. O, dobra, sprawdźmy, kim on jest. Ja się tak zestresowałam, że nie wiedziałam, co zrobić. Pomyślcie, no skoro dzieciaki mają coś z nim wspólnego, a znaleźliśmy je tak, jak znaleźliśmy, no to pewnie była jakaś sprawa, że może zaginęły. No ale co teraz? Nie możemy przecież, no one są oba kulami, nie? No to chyba nie możemy tak oddać. Coś wymyślimy. Najpierw poszukajmy informacji zarówno o Zantosie, jak i o dzieciach. No dobrze, to nie zwlekajmy. Bel wyciąga laptopa z półeczki pod swoim siedzeniem, pod swoim wózkiem i włącza go. Colin z niechęcią złazi z kolan. No przecież nie bądź taki niechętny. No, chyba nie chcesz do tych ludzi tam wracać, nie? Pokręcił głową gwałtownie. Myślę, że też mogę porozmawiać z innymi osobami z klanu. Gdybyśmy przypadkiem w jakiś sposób byli zmuszeni je oddać, to przecież to zagraża maskaradzie. No więc właśnie, to jest bardzo skomplikowana sytuacja i dlatego ja jeszcze nikomu o tym nie powiedziałam. Pomyślałam, że jak za chwilę się będziemy widzieć, to może z wami to skonsultuję najpierw, bo ja nie wiem, co ja mam robić. Warto też zapytać Katie, czy tam Szpona, czy oni też dostaje takie pismo. No, wypadałoby. I w zasadzie Susan też należy poinformować. No, zaraz całe Sacramento będzie wiedzieć, że haha, dostała domenę, a nie potrafi sobie ze śmiertelnikiem poradzić. Przecież nie żyjemy ponad prawem śmiertelników. Musimy jakoś się obracać. A nie mamy jakiegoś naszego prawnika? Może powinniśmy zdobyć jakoś naszego prawnika? Jesteś przekonana, że niektórzy spokrewnieni to mają całe armię swoich prawników. Może ktoś ma bardzo dobrego prawnika? A czy klan Tremere nie potrzebuje prawników? Niewykluczone, że czasami tak. Więc chyba będzie rzeczywiście warto się najpierw we własnym domu rozejrzeć. Czy gdzieś się pod poduszką prawnik nie schował? Może akurat Julian ci kogoś poleci. No, ale wiecie, tak też bym nie chciała jakoś rozpowiadać specjalnie o tej sprawie. Tak, ale to jest bardzo ważne, żeby to rozwiązać. No tak. No to możemy popytać o prawnika, nie? No nie, dobra, musimy o tym powiedzieć. Może od razu bezpośrednio do księcia się pójść. Może on ma jakiegoś prawnika, bo przecież jest jakby nie patrzeć na księciem miasta. I jeszcze w dodatku ma udziały swoje gdzieś tam w jakichś firmach i w ogóle, więc myślę, że w takim świecie to on się będzie obracał najlepiej. Co myślicie? Możemy spróbować i tu, i tu. A potem przejrzymy ich CV-ki i zobaczymy, który jest lepszy. Może jest ten sam. To byłoby najlepsze. Wątpliwe. Coś wymyślimy. Wszystko to będzie przypominać ci o tym, że to nie jedyne kłopoty, z którymi się ostatnio borykasz, a tylko te najświeższe. Po tym, jak ktoś usiłował cię zdyskredytować w środowisku informatycznym, hakerskim. Tam, gdzie sobie dorabiasz pod pseudonimem. Ktoś na chwilę przejął zdalnie kontrolę nad twoim komputerem po to, aby wyświetlić na ekranie wiadomość. Wiemy, kim jesteś, Cabrona. Wiemy, gdzie mieszkasz. Wiemy, z kim rozmawiasz i o czym.
Kogo kochasz i o kogo się troszczysz? Nie zbliżaj się do rzeczy, których nie rozumiesz. Drugiego ostrzeżenia nie będzie. Cabrona? Wyszukuję informację, co to w ogóle znaczy. To jest słowo z hiszpańskiego. Wydaje ci się, że to jakaś inwektywa. Siebel próbuje przypomnieć, do czego się zbliża, że ktoś mógłby w ogóle wysłać jej taką wiadomość. No właśnie, sęk w tym, że Bel nie wie, do czego się zbliża. Wiesz, że parę razy hakując już byłaś blisko dogrzebania się takiego darknetu w darknecie. Pamiętasz, za każdym razem coś tam wtedy szło nie tak, tam się smażyły te komputery i tak dalej. Och tak, były takie momenty. Próbuję w takim razie postawić po tej wiadomości na swoje cybernetyczne bezpieczeństwo bardziej, żeby jakoś jeszcze zwiększyć swoją anonimowość w sieci. Jasne, czyli generalnie postanowiłaś, przynajmniej na razie, schować głowę w piasek, nie zwracać na siebie uwagi, przynajmniej w internecie. Taka cybernetyczna maskarada. Taka trochę cybernetyczna maskarada, bardziej obserwowanie, co się dzieje, niż aktywne w tym uczestniczenie, ale wciąż próbowanie doszukać się, czy może inni otrzymywali kiedykolwiek też takie wiadomości. Jak chcesz się tego dowiedzieć? No, myślę, że na tym darknetycznym forum może nawet założyć innego użytkownika. Może nawet postarać się zobaczyć, czy taki temat już był poruszony wcześniej. Tak na zasadzie posprawdzać, co się da i bardziej poobserwować, nie próbując do tego darknetu w darknecie się rzeczywiście zbliżać, ale wciąż w jakiś sposób wyszukać. Może spróbować namierzyć, skąd ta wiadomość doszła, tego typu rzeczy. Dobra, na początek, zacznijmy od końca. Rzuć sobie inteligencję z komputerami. Minimum 3 sukcesy, żeby coś z tego było. Ja. Ale ty tam masz taką pulę, że wyrzucisz. Tak, tak, ostatnio też wyrzuciłam, nie? No, i teraz... Przepraszam, coś jest nie tak z tym rzutem w takim razie. Tak, tak, tak. No dobrze, czyli masz. Nie jest źle, słuchaj. Był w tym jeden sukces, co oznacza, że nie wyrzuciłaś pecha. No. Czyli po prostu tylko ci się nie udało wyśledzić, skąd przyszła ta wiadomość. Słuchaj, była tak zakamuflowana, że masz wrażenie, że nawet za 20 i 30 lat nie umiałabyś tak za sobą zacierać śladów. Ojej, nawet aż tak? Aż tak. O kurczę, tym bardziej boję się, skąd doszła. Chyba słusznie. Mhm. I czy może ta wiadomość jest jakoś powiązana z tym, że ktoś znalazł Colina, bo w sumie Bel nie potrafi sobie uzmysłowić, w jaki sposób miałby zostać znaleziony, bo przecież też nie ma danych jakichkolwiek jawnych i może korzysta z innego nazwiska. W ogóle go kiedykolwiek pytałaś o jego nazwisko? Myślę, że tak. Myślę, że próbowała Bel jakoś próbować poruszyć temat jego przeszłości. Czy coś pamięta, jak się z tym czuje, że został tak wyrwany. Takie wiesz, może troszkę naczytała się Bel poradników młodego rodzica i stara się próbować otworzyć go na siebie. To myślę, że w tych rozmowach, na początku nie, na początku się na pewno zbywał, jak to Colin, zwłaszcza jeżeli to było jeszcze zanim dałaś mu się 3 razy napić swoje wite, ale myślę, że gdzieś tam w takim razie się to nazwisko Zantosa przewinęło. Natomiast raczej nie opowiadał o rodzicach. Masz wrażenie, że chyba nawet nie pamięta za bardzo domu rodzinnego. Co do tych forów jeszcze, nikt tam wprost takich tematów nie porusza. Masz wrażenie, że albo większość ludzi nie wie o istnieniu darknetu w darknecie, albo ci, którzy wiedzą, mają taką właśnie niepisaną umowę, że o tym się nie mówi. Okej. Chris, ciebie bym poprosiła o rzut na percepcję
i świadomość. Okej. Trzy sukcesy. Pamiętasz może, że odkąd wróciliście z Cambridge, słyszałeś od czasu do czasu jakby bicie bijące serce, tak. Przez ostatnie 2,5 miesiąca się to nasilało. To znaczy początkowo słyszałeś to tylko przy niektórych okazjach, ani nie byłeś w stanie wskazać źródła tego dźwięku, ani nie potrafiłbyś powiedzieć, czy była jakaś szczególna okoliczność, przy której rzeczywiście ci się to przydarzało. Żadnego, że się tak wyrażę, wzorca. Natomiast stopniowo słyszałeś to coraz częściej, przy coraz bardziej różnych od siebie okazjach. I właściwie od tygodnia ten dźwięk cię niemal nie opuszcza. Czujesz, jakby to było tętno. Już czasami nawet ci przychodzi do głowy, że to jest tętno samego miasta. Ale zdajesz sobie sprawę, że to prawdopodobnie jakieś malkawiańskie rojenia. No tak. Mimo wszystko, no nie jest to coś, czym chciałbym się dzielić z innymi, babą. W ogóle z innymi, czy tylko ze swoją koterią? Nie, może z Judy? Tak. Znaczy tak nie prosto z mostu, tylko na okrętkę delikatnie właśnie bym może spróbował na ten temat porozmawiać. Odwiedzałeś ją. No tak, siedzi zamknięta. Za każdym razem musiałeś wysłuchiwać niekończącej się litanii smutków i narzekań, że ona tu sama biedna siedzi i tak przez cały rok i że nikt poza tobą jej nie odwiedza i że ona chyba zwariuje od tego siedzenia samej. No i właściwie namawiała cię, żebyś ją zabierał na spacery po okolicy, no bo ostatecznie kto zobaczy i przecież to nic takiego, im się nie stanie. A poza tym nie będzie sama, tylko będzie pod nadzorem, więc nic nie zrobi, nigdzie nie ucieknie. Dałeś się namówić? Okej, myślę, że raz dałem się namówić. No super, Chris, jesteś najlepszy, wiedziałam, że zrozumiesz, nie będziesz mnie tu trzymał jak jakiegoś dzikiego zwierzęcia w klatce. Chodźmy. Zerwała się, pobiegła do wyjścia. I jak próbowałeś ją zagadać o to bicie serca? Nie miałaś czasami, nie wiem, może dawno już jakiegoś dziwnego wrażenia? Jakbyś coś słyszała, coś czego nie powinnaś słyszeć tak naprawdę? Nie miało to sensu? Nie, powiem ci, że ja akurat nie słyszę głosów. Wiem, że niektórzy z nas tak, ale ja akurat nie. To znaczy, trochę tak, ale w trochę innym sensie. No wiesz, nie jak głos, tylko bardziej jak... widać, że szuka słowa. No... tak jakby ktoś myślał moim umysłem. O właśnie. Panie, o to mi chodziło. A co? Coś ci się przytrafiło? Czy... opowiedz mi, Chris! Opowiedz! No, daj spokój, no jak już zacząłeś to opowiedzieć. Dobrze. Nie, tak jakoś od twojej wizyty w Cambridge... nie, mam po prostu jakieś dziwne... wrażenie, przeczucia. No. Czasami słyszę jakby bicie serca, puls. Dziwne, nie wiem, może po prostu akurat ludzie obok przychodzą i... Zakochałeś się, Chris! Co? Kim? Kto tam był na tym Cambridge? No daj spokój, mnie możesz powiedzieć, nie będę się śmiać. I to niby tak u nas działa. Nie wiem. Dawno już nie byłam zakochana. Jakieś... widzisz, że próbuję liczyć na palcach, tak jakby nie mogła sobie przypomnieć, ile ona w ogóle już jest martwa. No ale co, no? Przecież nikt ci nie zabroni. Ale to... nie, to nie... chyba nie chodzi o to przecież. A ty wiesz...
A ty wiesz, że Martinez mnie raz odwiedził? Jejku, jakie to w ogóle jest miłe z jego strony. Przecież on był kiedyś księciem. A ja to przecież jestem nikim. W ogóle nawet teraz nie jestem w Camarilli. W ogóle jestem ostatnią anarchistką, która została w tym mieście. To też jest niesprawiedliwe. No, w każdym razie odwiedził mnie. Tylko raz. Tuż po tym, jak go w końcu wypuścili z fundacji. I ty wiesz, że on chyba wspominał o czymś podobnym? I co mówił? A teraz już nie pamiętam. Mówił coś o tym, że wszyscy umrzemy, bo robimy same złe rzeczy i to miasto bardzo źle skończy już wkrótce. To chyba dlatego nikt już nie chce z nim rozmawiać. Przynajmniej Hong mówiła, że nie chcą z nim rozmawiać, bo Hong też u mnie była, ale tak poza tym to nikt oprócz ciebie mnie nie odwiedza. No i Hong mówiła, że jak mają te rady primogenów, nie? Hong mówi, że to jest cyrk na kółkach. W każdym razie mówiła, że właśnie nikt tam nie może już wytrzymać z Martinezem, bo on cały czas im tylko mówi, że zajmują się głupotami, a tymczasem wszyscy zginiemy. No mógłby być dokładniejszy. Skoro już takie przepowiednie nam serwuje. No może jakby mógł, to by był, no. Nie pomyślałeś o tym? Ty nie wiesz, dlaczego słyszysz to, co słyszysz. Niby tak. No ale może powinieneś z nim porozmawiać. W ogóle powinieneś z nim porozmawiać. No przecież to twój książę. Były książę, no ale książę. No i zwierzchnik twojego klanu, jakby nie było. To chyba się jakoś coś się liczy, nie? Tak, wiem, ale... O tym myślę, że on jest taki strasznie samotny. Prawie taki samotny jak ja. No wiesz, miałem przed nim tyle tajemnic. Jakoś tak... Chyba ciężko będzie mi spojrzeć mu w oczy. Ja myślę, że on pamięta. Może nie. Dla mnie na pewno byłoby lepiej. Daj spokój. A w ogóle właśnie. Myślałeś o tym, o czym rozmawialiśmy. No wiesz o czym i wiesz kiedy. Myślałeś o tym? Nie powinniśmy poruszać tego tematu. To jak mamy... Jak mamy coś ustalić? Nawet jeśli siedzi zamknięty, tak jest książami zamknięty, no i nie wypuszczą go. Może być idealny okres, żeby coś z niego wydrylować. Tak, żeby to było takie proste, że wejdę do środka, zrobię swoje i wyjdę. Po prostu musimy... Zresztą o tym ja mówię. Też tego nie zrobię. Nie? Nie, tak się nie robi, po prostu. Otworzyła usta, zamknęła usta. Znowu otworzyła usta. Niektórzy tak robią. Tak, i nazywamy ich sobotnikami. No... Tak, ale... to jest trochę inna sytuacja. Zresztą... Wszystko zostaje w klanie, tak? Obawiam się, że... No, inni tego tak nie widzą, po prostu. Muszą się dowiedzieć? Przecież nie będziesz miał tego napisanego na czole. Nie wiem, nigdy tego nie robiłem. Nie wiem, mogą podejrzewać. Nie wiem, Chris, ja mam wrażenie, że ja bym tu mogła po prostu teraz cokolwiek odstawić i nikt by się nie zorientował. Albo prawie cokolwiek. Ale może lepiej nic nie odstawiaj. No nie wiem. Jak mi jeszcze trochę się zacznie samotność rzucać na mózg, to może jednak odstawię. Tylko po to, żeby ktoś przyszedł i się zainteresował. Przecież przychodzę. Najczęściej jak nie, mogę. Nie, ty przychodzisz, no wiem, jestem ci bardzo wdzięczna, ale no zrozum, że to nie to samo, no. Chris, zamknij się w domu na rok i nie wychodź z niego, no. Czasami chciałbym to zrobić, uwierz. A, i tak jest z tobą gadanie. Załatwiłeś chociaż te zdjęcia? Zdjęcia? Przypomnisz? No, dowody rzeczowe? To nie jest proste, wiesz. Wiem, że nie. Hong w ogóle nie chciała ze mną na ten temat rozmawiać. No właśnie, i tak to aktualnie wygląda. Jezu, mam nadzieję, że tego nie zniszczyli. Przecież to była sztuka. Nie wolno tak się obchodzić.
No sama widzisz, sztuka, no takie samo podejście by mieli, gdybym ja coś zrobił. Nic nie rozumieją. Zrobiłaś tylko zdjęcie, nic a ja... Nic nie rozumieją. Może i nie rozumieją. A co ty zrobiłeś? Znaczy, gdybym to zrobił, no u ciebie to były tylko zdjęcia. Coś wymyśli. Nie jesteś pewien, czy ona w tym momencie ma na myśli właśnie kwestię odzyskania zdjęć, czy tę drugą kwestię. I chyba nie chcę mieć pewności. Być może nawet nie chcesz wiedzieć. Zwłaszcza jakby, nie daj Boże, ktoś miałby cię kiedyś przesłuchiwać w tym temacie, będziesz mógł uczciwie powiedzieć, nie wiem. Tak. Czy poprosiła cię o jedną jeszcze rzecz? Mianowicie chciałaby się znowu spotkać z Esther Friedman, no ale z oczywistych względów ona nie może do niej pójść, więc gdybyś był tak miły i przekazał zaproszenie pani rektor, to Judy wie, że ona już jest niesamowicie, ma niesamowity dług u ciebie, nie wypłaci się do końca swojego nieżycia, ale gdybyś był tak miły i spełnił jeszcze jedną jej prośbę, naprawdę bardzo by jej to pomogło. Myślę, że i tak na lekcje jakiejś demencji chodziłem, to przy okazji to nie było problemu. Bywałeś gościem, że się tak wyrażę, w fundacji. Weszło ci to niejako w krew. Więc także kiedy Esther zajmowała się Martinezem, z jednej strony czasami pewnie pomagałeś w terapii, albo przynajmniej starałeś się nie przeszkadzać, a z drugiej czasami namawiałeś rektor Friedman, aby ci pokazała parę malkawiańskich trików. Czy w takim razie ktoś z was próbował nawiązać jakiś kontakt z księciem Martinezem po tym, jak już ogłoszono, że przynajmniej na razie zdrowszy nie będzie i że może odzyskać swobodę poruszania się po mieście, decydowania o sobie i przynajmniej część statusu, który siłą rzeczy był niejako zawieszony. W sumie ci oko sporo spędziło czasu, więc mogłaby się dalej interesować, co się dzieje z Martinezem. Nawet powiedzmy po zakończeniu albo po przejściu części terapii. Co dokładnie rozumiesz przez mogłaby się interesować? Odwiedzać go i próbować z nim porozmawiać, choć chyba to jest trochę skazane na porażkę. W sensie normalna rozmowa. Pamiętaj, że Lord Gerszkowicz z nim spędza dość sporo czasu. Tak, da się z nim rozmawiać. No, to nie to, że się z nim nie da zupełnie rozmawiać, ale no chyba po prostu reszta spokrewnionych nie lubi, kiedy się im przypomina, że są przeklętymi istotami i los na pewno kiedyś zapewni im niemiły koniec tego ich nieżycia. Ale w sumie skoro Belle bodajże, albo ewentualnie Chris mówili coś, że Honk im wspominała o sabatnikach, to tak ci oko może podpytywać, czy nie chodzi jednak o sabatników z tym końcem? Zapytany o sabatników, Martinez stwierdza, że oni także marnie skończą. Żeby nie było, on tego wszystkiego nie mówi tonem jakiegoś obłąkanego wieszcza z zagłady. On to mówi jak kulturalny starszy pan w czasie kulturalnej konwersacji. Niemalże wyobrażasz go sobie z tą filiżaneczką herbatki i odchylonym małym paluszkiem. Wyglądałby całkiem dobrze w towarzystwie nawet Finkel McGraw. Nie rwie włosów, nie drze szat. On całkiem spokojnie wykłada swoją teorię zagłady. To skoro ma teorię zagłady, to czy też ma jakąś teorię, jak ewentualnie możemy tej zagłady uniknąć? Albo co zrobić, żeby ją opóźnić? Widać, że jest zadowolony, że zadałaś mu to pytanie. Chyba nieczęsto ktoś go o to pyta. Zastanowił się. Rozważywszy wszystkie za i przeciw, sądzę, że najważniejsze, co powinniśmy zrobić, to upewnić się,
że nikt z nas nie będzie miał serca. Jakiego serca? Wygląda, jakby nie rozumiał pytania, nie wiedział, co powiedzieć. No serca! Tak zaczął kreślić kształty dłońmi w powietrzu, jakby chciał ci zarysować. Co ciekawe, nie serce jako symbol, tylko bardziej anatomiczne serce. No to Chiyoko wskazuje na miejsce, gdzie w teorii powinna mieć serce. I pyta się jej, czy o to mu chodzi. O to serce na przykład właśnie. Nie, ono już nie bije, ono jest niegroźne. Innego serca nie mam, chyba że ty o czymś wiesz. Na razie nie, ale może kiedyś będziesz mogła mieć. Jak miałabym je dostać? To jest przede mną zasłonięte. A jeśli je dostanę, to jak się mam go pozbyć? Myślę, że jeżeli je dostaniesz, to nie będziesz w stanie się go pozbyć. Ale... No cóż, dziecko, mam nadzieję, że ta próba w ogóle na ciebie nie przyjdzie, chociaż wiem, że przyjdzie. W końcu przychodzi na nas wszystkich. Ale... Chciałabym zobaczyć kogoś, kto byłby w stanie się go pozbyć. Najpierw musielibyśmy znaleźć kogoś, kto je ma. No to szukajcie. Czemu nie szukacie? Przecież cały czas wam mówię. Jakieś wskazówki? Słychać je przecież. Wystarczy pójść za jego głosem. Wybacz, ale ja nie słyszę nic ponad to, co pochodzi z otoczenia. Ale to słychać wszędzie. W tym momencie też to słyszysz? Przymknął oczy, tak jakby właśnie chwilę się wsłuchiwał. Oczywiście. Rytmicznie. Zaczął się klepać dłonią po piersi, właśnie tak jakby próbował naśladować bicie serca. Czy w takim razie ty je masz? Nie. Moje serce po raz pierwszy umarło przed wiekami. A po raz drugi tego przeklętego 10 kwietnia. W takim razie, gdzie go szukać? Wszędzie, nigdzie, tam gdzie słuchać. Jak chcesz szukać czegoś, czego nie słyszysz? Ty możesz mnie poprowadzić. Skoro ty jesteś wybrany i je słyszysz, mógłbyś pomóc innym dostrzec coś więcej. Dziecko, ja wybrany. Mój czas przeminął. Nigdy nie wiesz, czy jeszcze ma nie wrócić. Krew w moich żyłach mówi mi, że nie. Przynajmniej nie na razie. Teraz będę tylko obserwatorem. Dlaczego obserwatorem, skoro potrzebujemy kogoś, kto nam wskaże zagrożenia? A ty, zdaje się, coś widzisz, czego inni nie widzą. Właśnie na tym to polega, że mogę wskazać, ale nie mogę ujrzeć za was. Może jeszcze nie jesteście gotowi. Może nigdy nie będziecie gotowi. Może musi się stać za późno, żebyście byli gotowi. Kto to wie? Chiyoko trochę się irytuje i prycha, że... Zaczynasz rozumieć, dlaczego primogeni nie zapraszają już Martineza na swoje spotkania. Chiyoko chciałaby go zrozumieć, ale on jest tak tajemniczy, że nie jest w stanie ani nie daje zbyt wielu wskazówek, wie tylko o tym jakimś sercu. Ale nie wie, czym to serce ma być, dlaczego jedni je mają słyszeć, inni nie i dlaczego w ogóle to serce ma czemukolwiek się przysłużyć. Przetestuj sobie percepcję i świadomość. To tylko percepcja. Bywa. O, jest jeden sukces. Słuchaj, przez krótką chwilę, dosłownie króciuteńką chwilę, wydaje ci się, ale tylko ci się wydaje, nie możesz powiedzieć z całą pewnością, że tak było, że usłyszałaś delikatny dźwięk gdzieś z tyłu czaszki, jakby bardzo cichutkie, malutkie serduszko
zabiło niepewnie i umilkło. W sumie Cielko też się wzdrygnęło od tego wrażenia. Się poczuła trochę nieswojo. Gdybyś była żywa, prawdopodobnie dostałabyś gęsiej skórki. Co jak Martinez mówi coś z sensem niestety. A prawie nikt nie chce go słuchać. Ja myślę, że jak Ciuko będzie gdzieś sama, to będzie próbowała się jakoś tak skupić na tym wrażeniu i jeszcze spróbować to usłyszeć po raz kolejny. Tego wieczoru nie udało ci się już powtórnie usłyszeć tego dźwięku. Co tym bardziej wzmogło mętlik w twojej głowie i zaczęłaś się zastanawiać, czy to jednak nie Martinez po prostu był na tyle sugestywny, że przez chwilę wyobraziłaś sobie, że tak, że naprawdę to słyszysz. No ale mimo wszystko na pewno powiedziała o tym Belle. Tylko Belle, czy w ogóle poruszasz temat teraz właśnie, jak się spotykacie? No mogła coś napomknieć, że była u Martineza. Tylko mówiła o jakichś sercach i w sumie niewiele z tego zrozumiała i tak... Chciałaby go zrozumieć, ale nie potrafi. Bo jesteś tremerem. Co to ma do rzeczy? On jest markawianinem, więc... Chrisie, w ogóle zanim zaczniesz się z nią wykłócać, przetestuj samokontrolę. O, ile ja mam? 2 sukcesy. W porządku, nic się nie dzieje. To ciężko, żebyś zrozumiała markawianina. Ale w naszej naturze jest rozumienie rzeczy, nawet jeśli one są dziwne. To jest coś zupełnie innego, jeśli chodzi o nas. Zresztą sam powinienem do niego pójść. No to wybierz się, może tobie lepiej się zwierzy. Coś go dręczy. No, może to za dużo powiedziane, że go dręczy, bo wydawało się, że nawet jest całkiem pogodzony ze swoim obecnym stanem. Pragnę przypomnieć, że to nie twój stwórca zabił jego, Caroline. Nadal jesteście w jednym klanie. Może. Aczkolwiek... Poza tym wspomniał o tym wydarzeniu, więc chyba już aż tak bardzo na niego nie wpływa. Jak wcześniej. Mam nadzieję, bo do tej pory nie miałem okazji spotkać się z nim sam na sam w zasadzie. Zobaczyłem go przez moment i usunąłem się szybko w cień. Jak chcesz, mogę iść z tobą. Będzie ci raźniej. Może będziesz się mniej obawiał konsekwencji. Nie, to jest rozmowa Markawian. Więc jeśli mam coś zrozumieć, no to muszę iść tam sam. Na konsekwencje. Najwyżej źle się to dla mnie skończy. Wiesz, nie brzmi, że jest zbyt przekonująco. No nie wiem, co zrobi Martinez. Może nawet nie wie, że ja i artysta. Do tego możemy iść tam razem. W zasadzie moglibyśmy pójść czwórkę złożyć mu wizytę. Przecież w końcu kiedyś był księciem. Co inni na to? Ja tam mogę iść. Się trochę rozerwać. No jak to mówią, słuchania przepowiedni o końcu świata nigdy za wiele, tak? Pierwsze słyszę. Mi się nigdy nie udało z nim jakoś więcej zamówić słów niż parę słów tuż przed całym wydarzeniem, więc nie wiem, czy mogę. To masz teraz najlepszą okazję, żeby go poznać. Zaprzyjaźnić się. Po prostu z nami pójdź, nic strasznego. A może coś więcej zrozumiesz z tego, co on mówi? W końcu ty też słyszysz rzeczy. Nie rzeczy, tylko melodię. Wspaniałą melodię, która sprawia, że tak naprawdę widzę i słyszę więcej. A czy bicie serca nie może być melodią? Nie. Rytm i melodia to są dwie różne rzeczy. Cioko, czy mam się za ciebie martwić? Do czego? No, skoro już zaczynasz słyszeć rzeczy, to... Jeszcze nic nie słyszę. No, ale jak pobędziemy w ich towarzystwie, to zaczniemy. No to wtedy zaczniemy się tym martwić. Przezorny, zawsze ubezpieczony.
sami chcecie rozmawiać z markami Janinami, a teraz nagle słyszymy rzeczy niedobrze. Po prostu chcę się dowiedzieć dlaczego. Zatem ty też jakieś rzeczy słyszysz? Nic takiego nie powiedziałem. To chodźmy do tego Martineza, porozmawiajmy z nim uprzejmie. Rzuć sobie jeszcze raz opanowanie. Świetnie. Samokontrolę w sensie. Ła, to teraz weszło jeszcze. Słuchajcie, on nic nigdy nie słyszał, on jest normalny. No nie przesadzaj z tym normalnym masz. No to już mam jeden punkt do odhaczania na pewno. Martinez. I jego dziwne przepowiednie. To wymienialiście się opowieściami co do tego, co się wydarzyło w ostatnim czasie. Chyba, że ktoś z was chciałby jeszcze coś dodać, zaproponować jakiś temat, może jakiś flashback jeszcze. Znaczy ja mam bardziej pytanie do MG. Co w takim razie z eksperymentami Nebel? To jest bardziej moje pytanie do was. No ja bym chciała jakoś ruszyć temat. Skoro było 2,5 miesiąca, tak? Znaczy tak. Temat na pewno był ruszony, tylko pytanie jest, czy my to chcemy odgrywać jakoś. No, nie wiem, no w zasadzie to tylko operacja, tak? Która trwa cały dzień, całą noc. Tylko operacja. Co może pójść źle? No nie. Następnego wieczoru obudzisz się z powrotem taka sama. Ale przynajmniej się dowiemy, czy to działa. I tak na wózku jest, jeździ, no to... Jak dowiemy się, czy to działa? No masz od razu regenerację z krwi, tak? No tak. Po operacji, więc skończymy operację, ty się regenerujesz z krwi i wiemy, czy to ma sens, czy to w ogóle trzeba wyrzucić do kosza, szukać gdzie indziej. Przypomnij, co ty dokładnie chciałaś osiągnąć w czasie tej operacji? No chciałam, żeby B mogła chodzić, tak więc... Do czegoś doszłyśmy. Tamtą operację? Która wtedy nie wyszła, tylko jakoś tam inaczej, tak? Znaczy nie wiadomo, no czy tak, nie wyszła, no, tak no właśnie nie wiadomo, czy nie wyszła. To ty dawałaś hintę, że mogła nie wyjść. I na tym się skończyło. Więc no, chciałabyśmy ustalić, czy na pewno problemem jest źle przeprowadzona operacja. A szczególnie, że Chiyoko by miała wtedy bardzo duże wyrzuty sumienia. I tak ma. Tak ma, bo nie wie właśnie, czy to przypadkiem nie jej wina. To co, chcecie rzucić na przykład, tak? No tak, i chciałabym na to wydać siłę woli. Ja w sumie nawet nie muszę być nieprzytomna i mogę pomagać. No nie, odczułam wszystko. Myślę, że jednak wciąż jesteś na to zbyt delikatna. No dobrze. Znaczy, bo jeszcze miałam wbić wcześniej dexterity na czwartą kropkę, ale brakuje mi 2 pedeków. No to może te 2 miesiące spędziłaś jeszcze na przykład na doczytywaniu jakiejś literatury medycznej na ten temat po raz 10, wiesz, upewnić się, czy na pewno nic się tam nie pomyliłaś, wszystko, czy ci się teoria zgadza, że tak powiem. No bo może nie wiem. Może kroiłaś śmiertelników, żeby zobaczyć, jak to u nich wygląda. Przecież wiem, jak to u nich wygląda. Jest chirurgiem, musi wiedzieć, jak to u nich wygląda. Ale może, żeby coś tam przetestować, w sensie, nie? Jakieś nowe teorie. Będą eksperymenty na ludziach? No, czy Joko, jesteś na to gotowa? No, eksperyment, nie. Jeszcze za mało spadło. Ja jej mówię, żeby poszukała jakiegoś Zimisji. Oni nas nie lubią. Proszę, ty to chyba nawet nie wiesz, co to jest Zimisji. Ja nie wiem, co to jest Zimisji. A czy ja wiem? Czy wiem, że nas nie lubią? Nie wiem, czy się spotkałaś stricte z nazwą. Rzuć sobie może, wiesz co? Na? Sekundeczkę. Inteligencja z okultyzmem. Muszę okultyzm podrzucić do góry. Też. Jesteś tremerem, wypadałoby. Zapytaj się Arvisa. Zapytam się Juliana. Po prostu Julian. Co wy byście bez tego Juliana zrobili? Nie wiem. On jest od wszystkiego. Wypisalibyśmy się z piramidy. A można? A zgadnij! Niezbyt. Powód rezygnacji, brak Juliana. O, 3 sukcesy. 3 sukcesy. Dobra, słuchaj, no to słyszałaś tak, że w Sabacie są 2 dominujące klany, które dawno temu, kiedy powstawała Camarilla i powstał Sabat,
nie chciały wejść w skład Kamarii, albo jakoś tak, i właśnie założyły Sabat. To jest klan La Sombra i klan właśnie Zimizi. I nie wiem, dlaczego nas nie lubią. Ależ wiesz, dlaczego was nie lubią? Rzekomo coś tam od nich ukradliście na samym początku, kiedy stawaliście się Tremerami. Możesz kojarzyć, że Tremery nie zawsze byli wampirami. Możesz kojarzyć takie pogłoski. Jakoby nie jesteście takimi do końca prawdziwymi wampirami, albo że jesteście wampirami znacznie młodszymi od innych wampirów. Nie jesteś do końca pewna. Dobra, wydaje mi się, że spróbujemy zrobić tą operację na Bel. To miały być dwa rzuty. Najpierw na szybkość, czy w ogóle zdążę. Mhm. A potem drugi, czy to w ogóle miało sens. Mhm. To miało być dex z medycyną i chyba potem inteligencja z medycyną. Tak. Przy czym jeżeli powiesz, że robiłaś to na przykład wczoraj, no to będzie łatwiej, bo w zimie noce są dłuższe. W takim razie na jakiej trudności? Dwa sukcesy mnie tu usatysfakcjonują. No to lecimy. I używam siły woli. Zimowe noce są dłuższe niż się spodziewałam. I teraz jeszcze pytanie, czy używam tej siły woli, którą miałam przed nie, tą używasz sesją? Nie, używam tej, którą masz. Ach, już się o to pytałam. Matko! Słuchaj, myślę, że został ci jeszcze czas na serial. Nie, przepraszam, na manuskrypty Lloyda. Dobra, i na drugim swoją też... drogą może nawet coś tam z tej wiedzy korzystałaś w czasie. No tak, tak, jeśli... Chociaż, tak, skoro już przy tym jesteśmy, z tymi manuskryptami Lloyda jest jeden kłopot, ta terminologia jest totalnie przestarzała. No to słownik. Zgadza ci się więcej to, co on tam pisze. Koleś, no niestety, nie odmówisz mu, że jest geniuszem. Ale terminologia jest ewidentnie przestarzała i to nie, wiesz, nie sprzed 10, 50 lat, tylko faktycznie, tak jak Arvis mówił, 200, 300. Jaki on musi być stary. Dobrze, twój drugi rzut. Czy w ogóle się udało? Też używam siły woli. Czyli dzisiaj z całej siły woli wyprztykasz? Nie, mam jej dużo. Ile masz siły woli? Teraz ci powiem. Po 7. Czy to jest twój drugi rzut? Tak. Nie, to dlaczego masz dwa rzuty? Czekaj, ja w ogóle w tamtym miałaś nawet 6 sukcesów. No tak, i w tym też mam 6. Co za nieprzyzwoitość. No, tu masz 5. Znaczy plus ten z siły woli. A plus ten z siły woli, no to tam masz nawet 7. Dobra, to było to ultra szybkie. I udało ci się... Ha, teraz pytanie, jaki powinnam opisać efekt. 6 sukcesów. Wiesz co? Wstała i chodziła. Chiyoko za nie mówiła. Bel za nie mówiła. Bel myślę, że się przewróciła z wrażenia. Mogła. To Chiyoko pomogła jej wstać, a potem ją mocno przytuliła. Bo jednak twoje nogi jeszcze przed śmiercią, na pewno tam, wiesz, zanik mięśni, te sprawy. Mhm, tak, tak. Więc tak w pierwszym momencie właśnie stałaś, stwierdziłaś, że stoisz, runęłaś na ziemię, jak ten worek ziemniaków. Przypomniałaś sobie, tak dopiero po dłuższej chwili, po tym oszołomieniu, że mogłabyś wzmocnić nogi swoją wampirzą witę i wtedy nawet, jeżeli faktycznie tam jest jakiś zanik mięśni, cokolwiek, to nie będzie w niczym przeszkadzać. Drżąca podniosłaś się. Złapałaś równowagę i z pomocą Chiyoko przeszłaś długość pokoju. Trudno ci powiedzieć, czy to, że się chwiałaś i tak dalej, wynikało z twoich ograniczeń jednak może bardziej psychicznych niż fizycznych w tym momencie. No przecież to jest niemożliwe. I w tym momencie znowu się przewróciłaś. Znaczy przewróciłabyś się, gdyby nie to, że Chiyoko tym razem już cię złapało. A jednak... Może w takim razie wykorzystajmy ten czas i o ile dasz radę, chodźmy na spacer? Totalnie. Muszę zadzwonić jeszcze do Mary. Śmiało. Mary odbiera. No cześć, żebeczko, co tam? Musisz przyjść, musisz coś zobaczyć. Jezus, co się stało? Musisz coś zobaczyć.
co się... Powiedz mi spokojnie, co się dzieje. Nic ci nie masz powiem, kłopoty? Musisz przyjechać. Nie, to są dobre wieści, chodź szybko, chodź szybko. A gdzie mam przyjechać? No do Fundacji Tremere. Co ty robisz w Fundacji Tremere? A, nie powinnam powiedzieć Tremere, nie? Do Fundacji. Co ty robisz w Fundacji? No zobaczysz, chodź! Coś ty tam znowu wymyśliła. Obiecaj, że będziesz jak najszybciej... No tak, rzuć wszystko i biegnij, nawet nie wiesz dlaczego. Dobrze, tak. Będę jak najszybciej. No pa, nie mogę się doczekać. Czekając na Mary, wyszłyście na krótki spacer przed... No tak, no, korzystamy. Tak, korzystacie, zanim wstanie słońce. Tak z pół godziny później, Bel, ty usłyszałaś znajomy stukot obcasów po bruku. A wiesz, że próbuję ją przebiec od tyłu? Jak od tyłu? No w sensie, bo pewnie może ona wchodzi już do tej fundacji, a my jeszcze akurat wracamy. Aha, no dobra. I w ten sposób rzucić jej się od tyłu na szyję. No tak, Mary się tego nie może spodziewać. Rzeczywiście, ona już sięga ręką, żeby zadzwonić do drzwi, jednak nie jest na tyle bezczelna, żeby wchodzić bez zaproszenia. Kiedy ty nie podbiegasz, podchodzisz już takim w miarę pewnym siebie krokiem, łapiesz ją od tyłu za ramiona, to może nie było do końca mądre, ponieważ Mary odwróciła się raptownie, wyszczerzyła kły i pazury, gotowa się bronić. I ujrzała roześmianą od ucha do ucha Bel. A ty ujrzałaś jej piękną, okoloną, odczefarbowanymi na blond włosami twarz, bez piercingu, ponieważ jednak to fundacja. Makijaż tylko delikatny i skrajne zdumienie na twarzy, niedowierzanie, jakby mózg jeszcze łączył fakty. Ale co to jest za żart? No właśnie, to nie jest żart! Wyobraź sobie, że udało się Kyoko choć na tą jedną noc poskładać mnie do kupy. Kyoko gdzieś tam podchodzi z oddali i tylko macha ręką. To jakiś... Udało się znaleźć jakiś rytuał? Nie rozumiem. Nie stójmy tak na ulicy. No to zapraszam obie do środka. Jak już się znajdziecie w środku, Mary cię tak chwyta za ramiona, tak jakby próbowała, sprawdzała, czy naprawdę jesteś, tak, rzeczywista. Bel, ta Bel, nie jakaś podmieniona. Nie dość, że rzeczywista, to jeszcze okazuje się być trochę wyższa od Mary. Pierwszy raz musisz swój wzrok skierować ona ku górze. Mary jest na obcasach. Jak wysokich? Najwyższych. No to nie. No, może jesteście przynajmniej równe. No właśnie, no to może przynajmniej równe. Dziewczyno, ile ty masz wzrostu? Jesteś na płaskim... Wow. Wow. Ja też w to nie wierzę. No, odwraca się w stronę Chiyoko. Znaleźliście jakiś rytuał, tak? Teraz już nie będzie potrzebowała tej sterty złomu. No niestety to tylko na jedną noc. Teraz to właśnie muszę znaleźć rytuał, żeby to zachować na stałe. Mina Mary nieco zrzedła. Aha. Niestety. Jeszcze sporo pracy. Ale to znaczy, że jest nadzieja. No to znaczy, że nie zostało nam dużo czasu. To znaczy, że nie powinniśmy marnować ani sekundy, moja droga. Zbieraj się i jedziemy w Tany. Totalnie! Właściwie nie oglądając już nawet chyba bardzo na Chiyoko, przynajmniej Mary, chwyciła Bel pod ramię, tak jakby zamierzała ją jak najszybciej wyprowadzić z fundacji, zawieźć do domu, żeby mogła się przebrać w jakieś bardziej wyskokowe ciuchy, no i na miasto. Chociaż woli zbliża się godzina, gdzie większość lokali będzie się raczej zamykać niż otwierać, ale Mary to najwyraźniej nie przeszkadza. Natomiast kolejnego wieczoru, Bel, kiedy się obudziłaś, miałaś piękne wspomnienia właśnie z tych wszystkich tańców i szaleństw. Pamiętasz roześmianą twarz Mary, jak mówiła, ale ten sukinsyn Sunshine będzie się miał spyszna, jak mu o tym opowiem. To już jest tylko piękne wspomnienie. Twoje nogi wróciły do stanu z momentu śmierci. No nic.
Dobrze wiedziałam, że tak będzie. Ale jaką Colin miał minę, jak wróciłaś nad ranem i stanęłaś w drzwiach? Prowadząc swój własny wózek do domu. Chiyoko myślę, że zabrała wózek i zaniosła. Tak czy inaczej, Colin miał przez siebie taką minę, jakby zobaczył kosmitę. Pewnie nie zdziwiłby się bardziej, gdyby zobaczył kosmitę. A potem prawie cię przewrócił, jak się na ciebie rzucił. Bel mu szybko wyjaśniła, że to tylko dzisiaj, ale jest nadzieja w takim razie, że da się coś z tym zrobić. Pokiwał głową ze zrozumieniem na twarzy, które odpowiadałoby starszemu niż on dziecku. To te wasze spokrewnione sztuczki, wasza spokrewniona magia taka. No coś takiego mi próbują wmówić, że jest, ale ja nie wiem, czy jest. No, on tak mówi, tak tonem znawcy wręcz. No bo jak, wiesz, jak jesteście ranni, to też tak potraficie zrobić, żeby rana zniknęła. Tak, takie sztuczki to akurat znam, tak. Ja mam ogólnie teorię, że to te sztuczki to jest to, co potrafiliśmy za życia, tylko tak lepiej. On się trochę zdziwił, to ja też bym tak mógł? A może już potrafisz? Przychodzi ci do głowy, że może zachęcanie go do takich eksperymentów nie jest dobrym pomysłem. Ale oczywiście mam na myśli proste rzeczy, tak jak na przykład uważam, że śpiewasz niesamowicie. Myślę, że bardzo wiele dzieci nie potrafi tak śpiewać jak ty. I się poprawiłeś od czasu, kiedy jesteś tu ze mną. Zarumienił się, coś tam wymamrotał pod nosem. Trochę się zachowuje tak, jakby starał się zignorować pochwałę. Bel się tylko uśmiecha. No właśnie, Chris. To też myślę, że Chiyoko i Bel opowiedziały. Arvis może jeszcze coś tam gdzieś, jeżeli nie widział, to przynajmniej wiedział, że będzie taka próba. Usłyszałeś, że przynajmniej teoretycznie Bel może mogłaby chodzić. To macie jakiś pomysł już, co dalej? Tego się złapać? Rytuał, ale... Nie znam takiego, który byłby przydatny. Muszę poszukać. Myślę, że coś pokrewnego z tego, co ja znam od rośnięcia włosów, ale pewnie znacznie potężniejszy. No ja na tym się nie znam, na pewno nic nie wymyślę, ale... Może mieliście już jak podobną sytuację, gdzieś macie ją opisaną w bibliotece? Z tym, że szukałam i w sumie niewiele znalazłam na temat. Zwłaszcza, że praca Lloyda, jakkolwiek była ci pomocna, koncentruje się na zagadnieniu od nieco innej strony. Jego nie tyle interesuje, wbrew tytułowi, nie tyle go interesuje sama regeneracja, co właśnie jej granice. To, co się jeszcze da zregenerować, a czego już nie? Momentami czyta się to trochę bardziej jak traktat łowców wampirów niż samych wampirów. Tak jakby on bardziej szukał nie sposobów uzdrawiania, a sposobów zabijania. Na razie nic pożytecznego nie znalazłam. Co nie znaczy, że taki rytuał nie istnieje. Podejrzewam, że można znaleźć wszystko ostatecznie. I miejmy nadzieję, że coś znajdziecie. No tak, trzeba tylko poświęcić więcej czasu na szukanie, na pewno coś się znajdzie, a nawet jeśli nie uda mi się znaleźć dokładnie tego, czego szukam, to może metodą prób i błędów uda się coś stworzyć. To trochę trudne, ale kto wie. W każdym bądź razie teraz jesteśmy pełni optymizmu. Przynajmniej wiemy, że coś da się zrobić. Teraz trzeba znaleźć sposób, żeby to zachować na stałe. Jakie macie dalsze plany na tę noc? Pogadali, im wyszło tych parę rzeczy, którymi przydało się zająć. No na pewno musimy odwiedzić Martineza, a to nie bardzo długo zająć. Więc po drodze na przykład można też zrobić polowanie, bo pewnie trzeba trochę uzupełnić punktów krwi. No jeszcze jest ta sprawa Bel z tym Zantosem. Tak, trzeba będzie znaleźć prawników i poinformować pewnych ukrewnionych o zaistniałej sytuacji. No i też próbować dowiedzieć się, kto to w ogóle jest, jakimiś własnymi metodami, tak? A, i myślę, że Chiyoko tak jeszcze próbuje zagadać Chrisa, czy cały czas jeszcze myśli o artyście.
pensie? No bo bardzo go chciałeś zetrzeć z powierzchni globu. I nadal chcę. Nieważne, czy obudzi się za 10, 50 czy za 100 lat. Wciąż może być zagrożeniem. A nie zasłużył na nic więcej jak unicestwienie. Może więc warto by porozmawiać z lordem Graszkowiczem, czy jest jakakolwiek szansa na wyrok dla artysty. Chyba wam lepiej idą rozmowy z nim. No ale to ty jesteś bezpośrednio zainteresowany, jakby nie patrzeć. Ja nie uważam, że zgładzenie sobotników to jest najlepszy sposób, w jaki można ich użyć. Oczywiście, fajnie by było, gdyby można go obudzić, wyciągnąć z niego informacje. Ale mam wrażenie, że za 100 lat te informacje będą bezużyteczne. Nigdy nie wiesz, co ci się może przydać. Nie wiem, może jak będę miał chwilę, to porozmawiam z lordem o tym. Poza tym, czy sabatnicy nie będą chcieli go odzyskać? Nie wiem, jak oni działają. Tym bardziej powód, żeby się go pozbyć. No, może też być przynętą w niektórych przypadkach. Tak jest nieszkodliwe w tym momencie. Ale być może w ogóle się nim nie przejmują. Jest dla nich jeszcze bardziej martwy niż był. Albo zaryzykujemy, stracimy go. A sabat ma jakieś zakazane rytuały, które sprawią, że jednak obudzi się wcześniej. Myślę, że tutaj jestem w stanie zaufać lordowi Graszkowiczowi. Gdybyśmy tylko wiedzieli, gdzie mogą się pojawić sabatnicy. Może i taka pułapka byłaby dobrym pomysłem, ale... Może w takim razie powinniśmy zacząć przypatrywać się uważniej miastu. Przypomnę tylko, że rozmowa z Hong miała miejsce prawie te 2,5 miesiąca temu. Od tamtego czasu ani widu, ani słychu sabatników i w ogóle wygląda na to, że większość spokrewnionych przestała wierzyć, że oni się jeszcze pokażą, bo jakby nie patrzeć od tych wydarzeń w Wish House, to już prawie pół roku mija. Mhm. A czy nie może nas niepokoić fakt, że też właśnie Martynia zgada bzdury? To połączyć jedno z drugim. To jest Malkawiani. To jest twoja decyzja jako osoby, która odgrywa postać. Tylko mówię, że tak patrząc jak to się rozkłada w czasie, no to wielu spokrewnionych zaczyna już myśleć, że może odpuścili albo... No bo na co mieliby czekać? No mnie się wydaje, że Chiyoko i tak jest zaniepokojona. Ta postać jest bardzo często zaniepokojona, więc to nie jest dziwnego. I chciałaby też zrozumieć... Naprawdę chciałaby zrozumieć, o co chodzi Martinezowi. Bo nawet Chris się tak nie zachowuje. A w sumie nawet jak Judy miała swoje jakieś tam rozjazdy, to w sumie w pewnym momencie chyba nawet coś się z tego potem okazało, że tak się rzeczywiście stało. Aczkolwiek jakby nie patrzeć, zawsze można dopasowywać sobie na siłę elementy. Spełniła jej się bardzo konkretna rzecz. Nie wiem, czy pamiętasz, że ona wzięła ręce Chrisa w swoje ręce? Stwierdziła, że Chris ma na rękach krew i nie wiem, czy to nawet jeszcze nie tego samego wieczoru, albo w bardzo niedługim czasie. Pojechałeś się do Wish House'u i Chris tam musiał strzelać do tych zamienionych w ogóle dzieci. Więc może coś z tymi Malkawianami jest na rzeczy, że mają jakąś intuicję. Tylko Chris jest na razie taki mało malkawiański. Niewieszczy. A potrzeba nam więcej wieszczów zagłady? Na razie mamy tylko jednego, który no taki, jest taki dość bardzo niezrozumiały. To co, kolacyjka i idziemy do Martineza? Myślę, że tak bym to rozwiązał. Skoro mamy się spotkać, to chyba nie ma co tego odwlekać. No, tak. Dobry pomysł. Rzućcie sobie wszyscy percepcję z czujnością. Ojej. O dobra, o panie. I dziesiątka chyba. No instynkt to jest, nie wiem. Instynkt akurat nie w tym wypadku. Nie? No, ale no i tak. Chiyoko, nic. A nie. To co to? Tyle kostek i nic. Jak pozostali? Jeszcze nie rzucili?
Arvis, jeden sukces. Ben chyba zero miał, bo rzuciła. Aha, tutaj tak? Zero, tak? To do góry. Dobra. Arvisku, ty usłyszałeś, że gdzieś tam głębiej w mieszkaniu został włączony telewizor. Natomiast ty, Chris, usłyszałeś dokładnie, tak jakbyś nie siedział gdzieś tutaj ze znajomymi i nie był pogrążony z nimi w rozmowie, tylko jakbyś sam siedział przed telewizorem i po prostu oglądał. Akurat nadają wiadomości. Wygląda na to, że to w ogóle są wiadomości albo na żywo, albo z ostatniej chwili. Opisują ze szczegółami jakąś masakrę, rzeź, albo pożar, nie jesteś pewien, dosyć to wszystko chaotyczne, ale bez wątpienia wyławiasz jedną nazwę, która jest znajoma. Rancho Cordova. Gdzie jeszcze raz ten telewizor w pokoju obok, że Colin włączył, czy tak, gdzieś... Tak, Colin. Colin najwyraźniej sobie włączył to telewizor. To i idę otworzyć drzwi i tam zobaczyć. No jest reporter, jest napis, przekaz na żywo. Widzisz w tle za reporterem radiowozy z włączonymi światłami, karetki, słyszysz też syreny gdzieś tam jeżdżących wozów. No i reporter właśnie opowiada, że jeszcze nie jest znana dokładna liczba rannych, jeszcze nie wiadomo w ogóle, kto stoi za całym tym wydarzeniem. Nikt się jeszcze nie przyznał, nie wydano żadnego oświadczenia. Prawdopodobnie jest to jakiś gigantyczny zamach terrorystyczny, ale tak naprawdę wciąż jeszcze na ulicach Rancho Cordovy panuje chaos. A poza tym, no właśnie, co sprowadziłoby terrorystów do tak spokojnego, niewielkiego miasteczka jak Rancho Cordova? Szukaliśmy sabatników, tak już wychodzę z pokoju. Co masz na myśli w tym momencie? Wasi kowboje chyba mają pewne problemy, albo już nie mają. Ciężko. Co? Wiadomości. No co w wiadomościach? Rancho Cordova, dobrze pamiętam, że stamtąd byli? W tym momencie Chiyoko już dzwoni do fundacji, do Juliana. Nie możesz się dodzwonić? Telefon jest zajęty. To dzwonię do Eris. Telefon jest zajęty? Do Lorda Gerszkowicza. Jesteś pewna, że masz jego numer? Norgierskowi w ogóle ma telefon? Co swoją drogą? Jeśli ma, no to bym go poprosiła raczej. Czy stacjonarny może ma? No nie wiem, no jednak jesteśmy w tej samej fundacji, jest najwyższym, jest moim szefem. Nie, myślę, że nie masz do niego. Albo nie masz numeru, albo on po prostu ma tylko stacjonarny i najwyżej ktoś tam, też któryś tam służący odbiera i mówi, że no Lorda nie ma w domu. No to pytam się, czy jest ktokolwiek. W sensie nie ma go w domu, nie w fundacji. A, dobra. To może zadzwoń do księciunia, co? No to do księciunia w takim razie. Rzeczywiście. Znaczy, Rancho Cordova podlega pod jego praktyk, tak? W zasadzie nie. Nie? Aha, no to jak nie podlega no to nie pod jego praktyk, to nie mówię, żeby do księcia dzwonił. W zasadzie nie. Wiecie, tereny przyległe do miasta to jest taka trochę szara strefa. Hongyu? Mogę do niej zadzwonić. Chiyoko dzwoni, nie? Tak. No, odebrała. Słucham. O co chodzi? Podaję jej... Znaczy, tak dość chaotycznie Chiyoko mówi, żeby włączyła telewizję i podaję ten kanał, w którym przed chwilą właśnie nie były te informacje. Nie mam jak teraz włączyć telewizji. Jestem na mieście. Coś się dzieje na ranczu. Gdzie? Na Rancho Cordova. A, to tam jest na wschód. Tak, nie mogę się dodzwonić do fundacji, a myślę, że to jest istotne. Jest tam jakiś atak w tym momencie. Przez chwilę w słuchawce słyszysz tylko ciszę. Słyszysz może równomierny odgłos jej kroków, brzmi jakby truchtała. Zatrzymuje się. To znaczy, że powinna być w tej chwili w domu gubernialnym, jeżeli faktycznie coś się dzieje. Dzięki za informację. Jasne. Rozłączam się z sobą i próbuję się jakoś porozumieć, znaczy połączyć z kimś z streamera. Do skutku. I myślę, że ten skutek już sobie zostawimy na przyszłą sesję. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą grę. Dziękuję za uwagę.
I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy. Dzięki.